Just coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true stock trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. Yeah. It's one off, one shot. Now the future is yours. Go. Pitbull. New Winter Collection. Ale mnie pani przyciągnęła. Poprosiłbym jakąś przetreningóweczkę. Najlepsze. Przed treningówka od Fame. Ile kosztuje? 109,99. Pani kochana, z kocikiem Fame 10? No co tam, halo? Dzwoni kuriec z paką. Dziękuję bardzo. Na pewno wrócę. Także do zobaczenia. Do zobaczenia. Skończyła mu się amunicja? Co on teraz zrobi? To jest magazynek! Niesamowite! Dodatkowy magazynek zadecydował o wyniku tego meczu. Nasz zwycięzca otrzymuje skrzynię z niesamowitymi skinami od K-Drop. Ale to nie koniec. Dla wszystkich widzów również mamy coś specjalnego. 2,50 na start oraz 10% bonusu do depozytu z powyższym kodem promocyjnym. Dlaczego dziś znów łapa drży? Za dużo kofeiny masz we krwi. Na szczęście jest to nowy dzik. Ten sam smak, a kofeiny brak. Kofeiny brak. Kofeiny brak. Ten sam smak, kofeiny brak. Odwiedź zaadoptuj.pl. Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach. Nie możesz adoptować zwierzęcia? Sprawdź aktualnie przeprowadzane zbiórki. Zaadoptuj.pl. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w programie Cage Special. Trochę dziwne te aferki, co Ulfik? No jest to na pewno nowe studio. Tak jest, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Bardzo chciałbym wyrazić na początku ulgę, że tutaj Fame podjął dobrą decyzję i nie mamy wysokiego stołu i tych krzesełek obok siebie, tylko fajne foteliki. Milusie, tutaj proszę bardzo, stoliczki, dywanik puchowy nawet się znalazł. Wcześniej ten dywan był prostowany przez odważniki siłowni. Widziałem, tak, tu zostały położone. Jak dzisiaj nastawionko powie, czego możemy się spodziewać na cage'u? Myślę, że to będzie cage pogadankowy, bez jakichś większych dymów. Chłopaki tutaj już są sparring partnerami, kiedyś wrogami. Tak, o tym sobie za chwileczkę. Różnie bywa, nie? Różnie bywa, o tym sobie za chwileczkę jeszcze pogadamy. Ja chciałem zapytać jeszcze, czy gdzieś Michała nie schowałeś? Nie ma Michała w studio. Nie ma Michała w studio. Nie ma Michała w studio, w kieszeni go nie mam, na uchu
musicie mi zaufać, też go nie mam. A jako homunculus, a reżyserka mówi, że tam też go nie ma. Jako homunculus jego powinieneś mieć taki kurwa radar, wiesz. Wiesz co, my się łączymy telepatycznie, po prostu mi przesyła tylko tak. Najważniejsze informacje. Tak, i co tak, ci dzisiaj mówisz, co powinieneś powiedzieć? Na pewno przeczytać sponsorów, bo bez nich by ta gala się nie bardzo odbyła. Bardzo informacja. Więc nie, tak. Proszę bardzo. Betclic jest oficjalnym sponsorem gali Fame Reborn, który jako jedyny oferuje zakłady na tę galę. Pobierz już teraz aplikację betclic.pl i załóż konto z kodem FAME, z którym możesz liczyć na zwrot stawki aż do 200 zł w formie freebetu. Sponsorami jest również Kidrop, WKDZiK, SFD, HotPay, Pitbull i GBS, gdzie z kodem FAME25 macie 25% zniżki na cały asortyment na gbs.pl. Partnerami jest Pyszna Fabryka, Stormcloud, Ubezpieczenia Grodzki i MML, a patronami medialnymi jest FAKT, Radio SK i SK Rock. Dobrze, dzień dobry, witamy panów. Dis, Szeliga oraz Vampir. I skoro wspomniałeś o Betclicu jako o sponsorze, ja ciekaw jestem, ile byście obstawili, jakby był taki zakład, czy Nathan Marcoń dożyje do końca 2023 roku. No. Byście postawili na to pieniądze, czy byście na to nie postawili? Bo ja mam wrażenie, że chłop w przeciągu ostatnich tygodni to robi speedrun zrobienia sobie największej listy wrogów ever. A propos listy wrogów, mogę wam powiedzieć, że lista wrogów tak naprawdę z ostatniego miesiąca to jest Maślana, Darolew, Szeliga, Polak, Labryga, Denis Załęcki, Tańcula czy Macias. To ostatnich miesiąca czy trzech dni? Można powiedzieć, że ostatnich trzech dni tak naprawdę. No ale dzięki temu każdy o nim mówi i jest o nim głośno, więc wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że on właśnie to chciał zyskać, a nie takie realne konflikty, że naprawdę ma coś do kogoś. Nie? A czujecie, że te osoby, do których on startuje, to kumają? Piotrek, na ciebie on wkurwia realnie. Wiesz co, bo... Czy ty wiesz, że to jest beka? Jak ty to traktujesz? Wiesz co, ja ci powiem tak, na początku jakoś tak dobierałem to do siebie, bo sobie myślę, kurwa, co on odpierdala, nie? Ale z czasem tak patrzę na niego i widzę, że on idzie jakby tak śladem już sławnego czarnego pasa w marketingu, na Marcina Najmana po prostu. No i jak widać, robi tą robotę, bo tak, no, przyszedł do frików jako nikt. Nic nie pokazał sportowo w tych walkach swoich. No więc coś musi robić, żeby było głośno. No a że robi to, co robi, no to tylko gdzieś tam w przeciągu dłuższego czasu będziemy widzieć, czy ta gra jest warta świeczki. Czyli nie denerwuje cię już Nathan Marcoń? Wiesz co, ja już naprawdę mam wyjebane. Nie chcę mi się nawet tylko o nim gadać, ani z nim gadać, bo to jest po prostu już tak przeżyty temat. Ja już miałem z nim tyle takich różnych dziwnych sytuacji. Najpierw mnie wyzywa, później podchodzi do mnie, mi rękę podaje. Później jakieś takie, no kurwa, i cały czas to jego wymyślanie nowych rzeczy, kurwa, na mój temat. I na w ogóle, na wszelakie tematy. Także, no tak jak mówię, no... Ale on na chodzi... przykład wypowiada słowa, że jesteś żonojebcą, ty nie masz ochoty mu po prostu podejść i wyjebać? Na przykład, a co mówi do Denisa Labrygi, czy do Denisa Załęckiego? No. Wiesz, o co chodzi. Okay. Chyba wszyscy już go traktujemy jako niepełnosprawnego gościa po prostu, że on ma coś, kurwa, nie tak pod sufitem. I nie wiem, jak to się skończy tak naprawdę, bo to różnie, wiesz. No właśnie, nie teraz... czujecie, że... Bo on jakby ma pewien bardzo konkretny klucz osób, które atakuje i które wyśmiewa. Ja mam wrażenie, że to jest klucz osób, że... Bekowanie z nich może się trochę źle dla niego skończyć. Ale powiedz mi, do kogo on ma podjazd w ogóle? Do nikogo z tych. No właśnie. No, tak, polega klucz. Na tym polega ten klucz, no. Ale tak jak mówię, no, jak to się skończy, w jakim przeciągu czasu, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie, no jak tak chce, no każdy sobie pisze swoją drogę. No ja gdzieś tam też popełniałem dużo błędów w swoim życiu, które musiałem brać na klatę. Więc wydaje mi się, że każdy, kto sobie gdzieś tam... kuje jakieś żelazo, musi się w końcu sparzyć, no i kurwa, jedni się sparzą bardziej, inni mniej. Jak on się sparzy, no to ja nie wiem, kurwa, co z tego będzie, ale... A czemu Bandura w takim razie, a nie Nathan? Bo z Bandurą wy nie macie żadnej kosy. Nie, a... ja w ogóle Patrykę serdecznie pozdrawiam, jak ogląda w ogóle. I nie możecie się pozdrawiać serdecznie, jak macie się streama. Nie, ej, wiesz co, bo tutaj to jest inaczej. No. My ogólnie bardzo dużo, my ogólnie spędzaliśmy też czas razem gdzieś tam na Twitchu, nie? Też ze sobą gadaliśmy normalnie między wiadomościami i mamy taki normalny kontakt jakby między sobą, ale tak jak już Patryk powiedział, no jak wyjdziemy do klatki, to tam już nie ma... wiesz, koleżeństwa, tylko tam po prostu każdy chce, będzie chciał wygrać i tyle. I ja uważam, że to jest bardzo dobra walka, bo będzie mega sportową walką. Patryk Bandura jest bardzo dobry w boksie. On tam trenował kilka lat. Zresztą, jak widzieliśmy, rekord ma 1-0. Wygrał z Alanem, gdzie widzimy, gdzie teraz jest Alan. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobry przeciwnik dla mnie, żeby się spróbować w końcu z jakimś frikiem takim konkretnym, nie? Pewnie. A z Nathanem będziesz chciał w takim razie?
To wszystko zależy od. Bo on mówi, że się obsrałeś. Bo on no mówi, jak że się obsrałeś. No, kurwa, jak się obsrałem. No, no że się go boi, że umowa miała już być, że jakieś ja, coś tam. Że... Nie, wiesz co, tutaj bardziej chodzi o to, że wszystko zależy od emocji, jakie mam w sobie, tak? Mhm. Na przykład w tym momencie jestem totalnie taki wylajtowany i mam w niego wyjebane, nie? Ale zobaczymy, jak to się wszystko będzie dalej toczyć, nie? Wiadomo, że tutaj też jakby chodzi o pieniądze. No kurwa, jak mam z nim wychodzić do walki i mam mu wpierdolić przy całej Polsce, no to niech to będzie warte swoich po prostu pieniędzy, bo wiem, jak to będzie na konferencjach wyglądać. Ja będę musiał wysłuchiwać jakichś kurwa bzdetów z jego ust i jakichś tam wyimaginowanych kurwa rzeczy, które sobie at the moment wymyślił, kurwa. Mhm. Dlatego mówię, no wszystko zależy od federacji, no ale zobaczymy, jak będzie. No nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu, który lata po lesie. Dobre. Tylko trzeba po prostu poczekać, zobaczymy, co się będzie działo. Będzie papier na stole. I to jest ciekawe, bo ja mam wrażenie, że ty masz dziś podobną sytuację, że wszyscy czekają, kiedy zawalczysz z Ksajo, tam coś gadacie do siebie o całowaniu się w chuja, w sygnet, o warunkach finansowych, co to nie ten, kto się nie obsrał, MMA, K1 i wszyscy, wiesz, czekają i mówisz, no to ja idę się bić z Darolwem. I why is that? Znaczy, to nie tak, że ja to mówię, wiesz. A kto wyszedł z propozycją? Kto wyszedł z propozycją? Wiesz co, ja powiedziałem w organizacji, że okej, to jest mój powrót, jestem po dużym zabiegu, miałem 2 lata przerwy, dajcie mi kogoś, na kim będę mógł sprawdzić swoją formę i dźwigajmy sobie ten poziom. Hmm? Został mi zaproponowany Darolew, nie polemizowałem z tym, powiedziałem okej, lecimy, później lecimy dalej i dalej i dalej. Czemu nie Ksajo? No tam był problem, żeby się dogadać z do formuły, prawda? Więc ja nie chcę się bić w K1, on nie chce się bić w MMA. A nie było jak tak, że ty już się zgodziłeś na MMA w pewnym momencie? Bo on zasugerował chyba, że ty się zgodziłeś na MMA, ale postawiłeś takie warunki finansowe, że federacja odmówiła. Nie, no ja nie, powiedziałem nawet w MMA, że mogę taniej zawalczyć niż w K1, że w K1 powiedziałem. Że w K1, tak, dokładnie. Tak, powiedziałem, że okej, no jak chcecie walkę, które, w której... Inaczej, jeżeli to ma być moja walka... Tak, jeżeli to ma być moja walka na powrót, i ma być w formule, która jest dla mnie niedogodna, no to będziecie musieli za nią więcej zapłacić. Jeżeli to ma być MMA, jak najbardziej, wiadomo, że to będzie trochę droższe niż normalna walka, no bo byłbym głupi, gdybym zrobił tak głośną walkę, która też mnie będzie trochę zdrowia mentalnego kosztować po normalnych pieniądzach. Powiedziałem inaczej, mówiąc wprost, na K1 rzuciłem zaparówkę, na MMA większą cenę niż normalnie, aczkolwiek wydaje mi się, że jak najbardziej rozsądną i akceptowalną. Ja też nie mam jakiejś presji, żeby ta walka się odbyła. Jak będzie, to będzie, jak nie będzie, to nie będzie. Bo wiem, z czym taka walka się wiąże poza samą walką, poza samym momentem starcia. No właśnie, to jest chyba to, na co ludzie czekają, jeżeli chodzi o te fighty, wiesz, te konflikty, to, że wyjaśniają się osoby, które się nie lubią, bo wy macie realny konflikt. Tak jak Piotrek z Natanem i to jest właśnie najciekawsze. Myślę, że aż tak to nie, w sensie inaczej. To jest konflikt, który jest mocno wygaszony i taka walka to jest odgrzebywanie go. Czy ja tego potrzebuję do szczęścia, mając bańkę na YouTubie, zarabiając sobie zajebisty hajs miesięcznie i biorąc inne walki? Wydaje mi się, że nie, ale czy to się może wydarzyć? Wydaje mi się, że może. Inaczej, okay. Ja takiej walki nie odmówię. Mm-hmm. Jeżeli będzie to walka w MMA, jak najbardziej zapraszam, spoko. Możemy. Ale K1 to muszą być warunki, tak? Dobra, do tego jeszcze wrócimy, bo ja dostałem właśnie informację na ucho, że do... Studia dzwoni Nathan Marcon. Tak, to nikt się nie spodziewał. Patrz, dobrze, tak, szybko. Bardzo szybko. Dobrze, Nathan, to halo, halo, słyszymy się? A, B, słuchajcie, halo? Siema Nathan. Siema Nathan. Cześć, witam was serdecznie. Okej, to zaczniemy może teraz od biseksa na początek, od kukolda naczelnego. Tomku, ja mam do ciebie pytanie, jedno takie szybkie. Otóż zarzekałeś się, tak bardzo się śmiałeś na swoim programie. Z Grzyt, czy tam z tym drugim kukoldem, gdzie gadaliście po prostu o tym, że bardzo chcesz zobaczyć moją walkę z różnymi tam przeligami i innymi. I zaproponowałeś, że dołożysz się do tego nawet. Zgadza się, nawet pisałeś na Twitterze, czyli bierzesz pełną odpowiedzialność za wypowiedzone przez siebie słowa. Jeżeli dojdzie do walki mojej, razem z jakimś, nie wiem, tam kurwiarzem, czy tam żonojewcem, czy pseudoprawieniakiem, to czy włożysz pieniądze na moją garzę? Zgadza się, Natal. Myślę, że mogę dołożyć Dziękuję. Się do niej jakieś 2,50, no. Nie, a ty już uciekasz, tak? Czy już uciekasz? Kto powiedział, tyle jestem wart? Halo, halo, kto to powiedział? To powiedział Piotr Szeliga, Natanie. Koniecznie musisz mu odpowiedzieć. Cześć, Piotrek, okej. Okay. No. Może na początku zacznę troszkę spokojniej. Otóż mam pytanie do Piotrka. No, porozmawiamy na chwilkę z kulturką. Obok siedzi pasta, także
No nie będę, nie powiem, powiem dzień dobry, nie powiem cześć. Dzień dobry, Pasta. Otóż mam pytanko, ale, jak ty jest? Poczekaj chwilę, a nie wiem, nie powiem cześć, powiem dzień dobry. To... Zaraz się dowiesz. No. Zaraz się dowiesz. Ja cię, Pasta, lubię, ale po prostu jestem ciekawy pewnej rzeczy. Otóż chodzi o to, jak to... Okej, zacznę od Piotrka, jak mówiłem. Jak to jest, Piterku, Piotruś, że trenujesz w jednym klubie, gdzie przed chwilą, bo ja tam przed chwilą byłem na paru treningach, wisiało twoje zdjęcie na ścianie jako woźny i każdy pluł na to zdjęcie i wycierał sobie nogi, kiedy wchodził do szatni, wychodził. Jak to jest? Jak się z tym czujesz? Bardzo dobrze. Grając pseudo prawilniaka nie masz już żadnego honoru do siebie. Nie, wiesz co, ja mam wyjebane w pseudo prawilniactwo, bo większość pseudo prawilniaków nie ma nic wspólnego z prawilniactwem i z honorem. To po pierwsze. Po drugie... Trener Mirek bardzo fajnie mnie przyjął do swojego klubu. Jestem w nim bardzo dobrze traktowany. Wszyscy normalnie gdzieś tam ze mną jakby koegzystują, trenują. Pomagamy sobie wszyscy nawzajem, jest zajebiście, więc dlaczego miałbym tam nie trenować? Otóż powiem ci dlaczego. Moim zdaniem oczywiście. Z całym szacunkiem do trenera Mirka, ale na przykład trenując tam i widział jak cię... Po prostu nie podkurwiałem, po prostu stwierdzałem fakty. To wyśmiał się z ciebie, że jesteś trendbolonowy, że masz głowę kurwa jak burak, że trzeba cię podkurwiać cały czas, wyzywać cię, prowokować cię do walki. A potem, kiedy ty doszedłeś do tego klubu, a ja wyprowadziłem się po prostu z Warszawy, dowiedziałem się, jak trener Mirek powiedział, dlaczego ja w ogóle cały czas zaczepiam Piotrka, dlaczego ja chcę tej walki. Także nie uważasz, że jest to lekka po prostu, nie wiem, hipokryzja lub lekkie po prostu... Kłamstwo? Wiesz co, wszystko tak zależy od sytuacji. Tak, tak. Jakby tam nasrali, to byś to zjadł, żebyś miał kurwa gdzie trenować. Nie, bo nie chcę. Z Rzeszowa zaraz spierdolisz, bo jesteś goniony po Rzeszowie, a zaraz w ogóle dojdzie do takiej rzeczy i ty przywracasz się do Warszawy, żeby być bezpieczny. Okej, dalej będziesz goniony. To pewnie, no kurwa, Nathan. No i takie są fakty. Nie wierzysz? Oczywiście. To się dowiedz. No kurwa. Nie wierzysz? To się dowiedz. Nie wierzysz? To się dowiedz. Podoba mi się jego. Grałeś pseudo prawilniaki właśnie przez ciebie i przez takiego kurwa Denisa Załęckiego, kolejnego Denisa Załęckiego. Właśnie przez to młodzież teraz kurwa nazywa w wieku 12 lat od prawilniaków, czy coś w tym stylu. I jak to w ogóle jest, że naprawdę Pasternak cisnął ciebie cały czas, wszyscy cię w klubie cisnęli, śmiali się z ciebie, a teraz nawzajem sobie pizdy golicie. Nie wiem, to tak mi, samo jest, jak to ty cisnąłeś kogoś, a później zrobili ci zdjęcie z nim na stacji benzynowej. No właśnie. Bierzesz pełną odpowiedzialność, Pasternak, za to, odpowiedzialność, że... Odpowiedzialność, ja biorę za to, że ci rozpierdolę ryj, śmietniku jebany. Kucie pizdy, kurwa. Szymli, wypierdalaj, kurwa, gnojarzy pierdolony, bo kurwa... Kurwa na kilometr, człowieku, ty się nie myjesz, chłopie. Ja wiem, że ty, kurwa, się myjesz co 4 dni, bo po 3 dniach dopiero brud sam odpada, kurwa, i nie używasz antyperspirantów, dlatego wypierdalaj, śmierdzielu jebany. I nie mam w ogóle, kurwa, mam nadzieję, że się zobaczymy, kurwa, już niedługo, serio, bo, kurwa, naprawdę, śmierdziu jebany. Dostaniesz takiego buta w pysk, kurwa, że nawet trepanacja czaszki, kurwa, ci nie pomoże. Buta to ci mogę odbić na czole, wiesz? Tak, no to zapraszam, kurwa, śmieciu jebany. Mogę przyjechać, jutro, pojutrze, kiedy? 16 będę w studio, zapraszam. Dobrze, kurwa. 16 przyjedź, zapraszam, będę w studio. Idź spierdalaj, Grysik, bo ci jeszcze mleko spod nosa kapie, ty śmieciu jebany, kurwa. 16 tutaj przyjedź, przyjedź 16. 16 widzimy się w studio. A ja będę, kurwa, z podstawą policjantów, wiesz, żeby tylko patrzyli, co robisz. Kurwa, ja pierdolę. A co, nie lubisz policji, Piotrek? Nie lubisz policji? Odpowiedz na pytanie. Że co? Lubisz policję, Piotrek, czy nie? To jest moje pytanie. Nie mam nic do policjantów. Jak są w porządku wobec mnie... Za to szanuję, za to szanuję. Dlaczego mam, kurwa, być jakoś nie w porządku wobec nich? Widzisz, to jest jedyna rzecz, za którą się szanuję. A za resztę rzeczy napluję ci do twarzy. No to, kurwa, zapraszam. A ja ci się zesram, kurwa, na mordę. I będziesz to wpierdalał. I będziesz mieszał, kurwa, bigo z łokciami, śmieciu jebany. Gówno to żarłeś na Wilanowie, kiedy ci kurwa, jest codziennie gówno. Nathan, a co chciałeś przekazać Paszkę? Bo jestem strasznie strukturalny. Czekaj. Nathan, posłuchaj mnie. Kurwa. Zdjęcie z Ferrarią? Zjedz gówno, Piotruś. Nathan. Nathan, posłuchaj mnie, co chciałeś Paście przekazać?
panu Pasternakowi. Chciałem przekazać paście, jak to naprawdę jest. Dobry wieczór. Dzień dobry, pasta. Dobry jak wieczór. To jest? Dzień dobry. Dla mnie jest dzień, kurwa, dla ciebie wieczór. A dla Szyli niestety się, kurwa, będzie nocna kurwa, chciałbym, wieczność. To ja będę twoją nocną zmorą świecił jebany, to nie nadal twoje. Będziesz, kurwa, zamknij pizę, jaskiniowcu, kurwa. Kurwa, bo ja ci tą szklankę w dupę wsadzę, kurwa. Zmień, kurwa, to wresacze, wiesz, bo ci, kurwa, Turcy uszyli z Derpińską. Słuchaj, Natan, no i dobra, co, ja jeszcze, do pasty, co jeszcze, coś, co ja jeszcze chciałeś mi zarzucić? No, bo... jak to jest, naprawdę, no. Kurwa, spoko ziomek jesteś, mówię serio, jesteś spoko ziomek, o, ale kurwa, jak możecie, szacun. Kurwa, dawać na siebie pluć? Kurwa, proszę. O co chodzi w tej Akademii Iwana Kleksa, kurwa, tam? W sensie, ale... szanuję Mirka, jak mówiłem zawsze, ale dlaczego no. jesteście tacy, kurwa, zakłamani i fałszywi? Ale dla, na, dlaczego? Kurwa, ciśniecie, ale a potem liczycie sobie siłę nawzajem. Ale poczekaj, kurwa, no. Włosów może na głowie nie masz, ale na piździe masz, skoro ci Szeli, kurwa, je goli. Nie wiem, nie rozumiem cię, o co w ogóle chodzi w tym klubie, skoro takie coś się dzieje. Czyli skończyłeś w tym momencie monolog? Nie, jeszcze nie. To powiedz dalej, teraz ja ci odpowiem na to, co chcesz mi zarzucić i będziemy okay. rozmawiać dalej. Okej, okay. To teraz to w sposób troszeczkę spokojniejszy. Jak to jest, że w Akademii Pana Kleksa jebiecie cały czas Piotrka do końca, potem Piotrek przychodzi, macie niechęć, ale w sumie okej, okay, kasa się zgadza, czyli możemy dawać sobie kluć w dupę i się pakować po kolei, tak? Co, kurwa, kogo jak? Co ty pierdolisz w ogóle, Hopie? O, a nie chodziło o to, ale skoro się ten zainteresowałeś, to jest na rzeczy, Piotr. Ale w ogóle, ale... Ale to na co ja mam ci chyba odpowiedzieć, Natan? Do gęgu goli i biseksa obok, który ciebie Natan ci zarzuca, że to hipokryzja, że wyzywaliście Piotrka i się z niego śmialiście, a teraz u was ćwiczy i jest ziomem. Natan, a co dla ciebie znaczy słowo hipokryzja? To jest hipokryzja, że w ogóle... Definicję tego słowa mi powiedz, co to dla ciebie oznacza. Nie, co innego, bo rozumiem, na przykład chodziłbyś na jakieś inne godziny, bo macie tam różne godziny. Ale, to tego taktyka, ale ja ci, ale zadałem proste pytanie. Taktyka. Podaj mi definicję swojego słowa hipokryzja. Już mówię, hipokryzją jest to, że cały czas go jebałeś i jebiesz, a nagle przychodzi do ciebie klubu i nie dość, że trenujecie w tym samym klubu, to jeszcze zlizujecie sobie spermę z końcówki kutasa i trenujecie w parze. Jak to jest? A ty byłeś i widziałeś, żebym ja komukolwiek robił taką czynność? Czy po prostu to jest twoja bujna fantazja? Spermę z końcówki kutasa czy trenowanie w parze? Nie, no to o czym mówiłeś? O tej czynności seksualnej. Czyli byłeś, widziałeś, czy to jest twoja fantazja? Nie będę mówić, że jest to pomówienie, jest to mój domysł po prostu, tak uważam. A czyli to jest twoja fantazja, tak? Domyśl, tak. To, co mówiłem. No to porozmawiajmy o czymś, o czym wiesz i co jest faktem, bo ja nie będę grzebał w twojej fantazji, bo twoja fantazja jest bardzo wysoko i ciężko mi ją dogonić, wiesz? Słuchaj, prawda jest taka, że ja jedyny, kurwa, w tym waszym całym towarzystwie, które siedzi na page'u, ja jestem tym dominującym, wy jesteście, kurwa, ulegli. I to musicie po prostu przyjąć do świadomości, kiedy rozmawiamy, dlatego jaką dzisiaj teraz. Przyjąłeś postać, że tak mówisz? Rozpierdalaczem, kurwa, was wszystkich. Rozpierdalaczem jesteś, tak? Ty jesteś śmietnikiem pierdolonym, kurwa. Śmietnikiem do śmietnika. Śmietnikiem kurwa. Zabryszała gnojarzą. Natan, powiedzieć ci coś tak szczerze? Nie, no teraz szczerze. Ja ci powiem coś na twój temat, skoro ty już powiedziałeś na mój. A zaboli? Dla mnie, proszę? No nie, zaboli, bo nie wiem, czy mam się przygotować. Chusteczki wziąć, mydło na ręce, może se strzepię, kurwa, jak mi się spodoba, mam fantazję. No widzisz, no mówiłeś przed chwilą o jakiejś spermie, a teraz mówisz, że będziesz się masturbował. Czyli głodnemu chęcę, no myśli, no. Ja zresztą, Natan, jak mamy rozmawiać sobie na takim poziomie, ty mówisz, że będziesz wykonywał jakieś czynności, to sobie zadzwoń do kogoś innego i sobie z nim porozmawiaj. Ale przecież lubisz takie rzeczy. Słyszałem. No dobra, to porozmawiam kiedy indziej. Zadora ci pokażę jakie. Nie, po prostu uważam, że to nie jest w porządku. No, tam pierdolony, chłopie. Gracie, kurwa, zasadowców, którymi nie jesteście. Wszyscy wy, kurwa, w tym internecie gracie zasadowców. A prawda jest taka, ty, kurwa, że to, kurwa, kogo grasz, klaunie jebany? Ja gram porządnego obywatela, który od razu pobiegłby na policję, gdyby zobaczył, że dzieje się komuś krzywda. Na przykład z marihuaną. Na przykład jestem za legalizacją, ale jeżeli widzę, że ktoś pali w Polsce, od razu biegnę na komendę, kurwa, ponieważ jest to nielegalne w Polsce. Ale w Holandii jest okej. Okay. Dobrze, Natan, dziękujemy. Dobra, dziękujemy ci, Natan, za telefon. Pozdrawiamy cię cieplutko, życzymy. Ja też was pozdrawiam. Miłego wieczoru. Nie za często. Siemanko. Dziękujemy. Piotrek, ty tak mówiłeś, że cię Natan nie rusza, że jesteś oazą spokoju, a się strasznie podkurwia. Tak no, zanim się podpaliłeś się. To było zabawne, zanim się nakręciłeś, jak przytakiwałeś, to było strasznie śmieszne. No bo kurwa, ile można tego kurwa gnojarza pierdolonego słuchać? Znaczy, ty co program mówisz? Ej, nie, ja już jestem spokojny co do niego. Jest telefon, a ty zawsze, kurwa, śmietniku. Nie, bo to jest tak, że
jakby... Miałem tak zwanej tam na Twitchu, jak umam człowieka. Z dnia na dzień gdzieś tam ta moja jakby... ta bariera co do niego się po prostu powiększa, no ale zawsze jest ta końcówka, kurwa, nie? Tak jak on mówił punkt o tych... krytyczny. Punkt krytyczny, punkt dokładnie, widzenia, w którym, kurwa... Przegracza granicę. Już, no nie okay. Chce się go po prostu słuchać i okay. Trzeba go wypierdolić, no i tyle. Tak jak mówię, no przyszedł tutaj jako nikt, jest dalej nikim, nie no sorry, teraz jest krzykaczem, który wyzywa wszystkich, kurwa, do walki, z kim by przegrał, tak de facto. No bo, kurwa, nie widziałem tam wśród tych wszystkich ludzi, których wyzywał do walki, czy tam wyzywał w jakikolwiek inny sposób, człowieka, z którym by przewalczył przynajmniej pół rundy. To pierdol, to machnij ręką, skipnij temat. Ale to czemu, jak tu można skipnąć, jak tutaj, chłopie, tu nie masz adblocka, kurwa, tylko tutaj co, cały czas się napierdala. Szczególnie Norbert, że jakby ty tak miałeś, sam zresztą powiedziałeś, że jak donaty na Twitchu. Dlatego mówię przez pryzmat własnych doświadczeń. Właśnie, nie? Też dlatego mówię, że nie rusza mnie, jestem odporny. Nie, bo jesteś taki jak punkt wrzenia i tutaj jakby, zgodzę się z Szelim, nie? No. Że ten punkt wrzenia, im bardziej dostajesz, on tym bardziej rośnie, ale on zawsze jest. Zawsze jest, w sensie... Załóżmy, tydzień temu Szeli wytrzymał 15 sekund Natana, no. Dzisiaj wytrzymał minutę i 15 sekund, za tydzień wytrzyma 2 minuty i 3 sekundy, dasz radę? No, zobaczymy, kurde. Jest problem. Jest problem. Tak samo jest na Twitchu. Ja na początku też strasznie się wkurwiałem za byle co. Potem ten próg tolerancji mi rósł, ludzie jeszcze bardziej sobie dokręcali śrubkę i w końcu zawsze się znajdzie ten punkt krytyczny, no, więc zawsze, dlatego tak, skipnąłem Twitcha, machnąłem ręką i tobie polecam to samo. Mi? Daj mu się, pewnie, daj mu się wygadać. A, nie mówię o Twitchu. Ja myślałem, że mi Twitcha chcesz skipnąć. Nie. Hop, ja wracam na Twitcha, kurwa. Daj się Natanowi wygadać, machnij ręką, będziesz zdrowszy. Ale po prostu jak już, wiesz, bo to jest takie coś, że jak on cały czas będzie coś gadał, a ty nie będziesz na to kompletnie nic odpowiadał, no to w takim razie... No i było zajebiście śmieszne przez pierwszą minutę, no nie? Tak, ale to tak by się zgadzał, kurwa, na to wszystko, no to no nie da rady tak, no kurwa... Ale co, tam, ale co, uważasz, że to... Gdzieś tam ta moja wewnętrzna, kurwa... Jakby kumam, że jak ktoś na siebie pluje, nie chcesz mówić, że to jest deszcz. No kurwa, to jest no trudne, ileś, to jest trudne. Tak, ileś to jest bardzo kumam. To jest bardzo trudne. Wiesz, jakbym z nim stał tutaj face to face czy coś, to bym się może i opanował. Może. Nie, ale ze wskazaniem na nie. Inaczej by to wyglądało, nie? Ale tu wiesz, gość dzwoni przez telefon, kurwa, hura, bura, chłop podwóra, kurwa, przez telefon, wiesz, pierdoli. To co takiego gościa trzeba zakrzyczeć, trzeba iść jakby jego ideologią. A to nie jest tak, że idziesz w jego grę? A to nie jest tak, że odpowiadasz, to jakby ten monolog traci sens? No nie, bo on sobie wymyśla cały czas na poczekaniu nowe rzeczy, kurwa. A nie jest tak, że idziesz w jego grę i to o to chodzi, że on cię o cokolwiek, żebyś ty się wkurwił. Nie, jemu się wydaje, że... Ale zobacz, na przykład Michał z nim gadał spokojnie. Nie. I Natan szybko się zaraz... Kasił. I zszedł. Nie. Ciebie to nie wkurwia, ale, nie? Ty ale masz dystans co do tego. Mnie może wkurwiać? No właśnie. Może Natan zadzwonił. A ja w ogóle chciałbym dostać jakiś order, bo jestem jedynym, który został pominięty przez Natana. To prawda. Jest stary, wydriftowałem to. Nie dostałem, no właśnie. Nie, bo Natan... Nie, no dostałem. Nie, nie dostałeś? Ufik nie. Ja dostałem wiązankę. Ja też. Na to? Ulfik za co? Że jesteś kuklotem razem z... Nie, to było Orevo. To Orevo. Orevo Boże Zgrzyt prowadzimy. To tak. Przepraszam. To nie, Natan ma takie tempo dwóch wrogów na dzień maksymalnie, żeby sobie dorzucać nowych. Ja nie wiem. Ulfik się ale miał szansę, nie? Jakby mógł mnie do psa sprowadzić, nie wiadomo, kurwa. Jakby przyzwyczaiłem się. Ale Natan powiedział jedną bardzo ważną rzecz w telefonie, którą też podjął taki temat w wywiadzie Dominik Zadora. Ja bym chciał, Pasta, tobie zadać pytanie, bo według Dominika Zadory w waszym klubie wszystko zrobicie za pieniądze i właśnie dał on przykład Piotrka Szeligi, gdzie wcześniej naśmiewaliście się z niego, a teraz jesteście kolegami na jednej macie. Jak ty byś się odniósł do tego na spokojnie, gdzie już nie ma Natana na linii i jak ty podchodzisz do tej całej sytuacji i do słów Dominika Zadory? Ale to zrobilibyśmy wszystko za pieniądze, czy to, że Piotrek jest teraz w klubie, to wpływa na to, że moje stawki w walkach poszły w górę i zarabiam więcej? No nie, no to, nie, to bardziej chodzi, rozmawiam. Że jakby trener Okliński tak podejmuje, tak, bo on powiedział, że podejmuje decyzję on, reszta się musi dostosować, no i on zarabia na tym. Zauważ, że mi bardzo często jest zarzucane to, że nie jest zarzucane mi nic w stosunku do mojej osoby, tylko po prostu, że trenuje tamten, jesteś na zdjęciu z tamtym i tak dalej. No to wiesz, jak przychodzę na salę, to nigdy nie wchodzę i nie patrzę na ludzi pod względem takim, że ten ma za uszami to, ten ma za uszami tamto, tylko wchodzę na salę, to jest moja praca, robię swoją pracę, wychodzę z sali i żyję dalej, a wiesz, oni próbują być jakimiś takimi gościami, którzy myślą, że tak jak oni często wspominają, my mamy takie zasady i tak dalej. No wiesz, no spoko, no niech sobie je mają, tylko musimy też mieć
świadomość tego, że nie każdy jest taki jak my. Ja wchodzę na salę i mnie nie interesuje. Traktuję każdego jako mojego. No tak, ale w przypadku Piotrka na przykład naśmiewaliście się publicznie, nie? No i? No, to jakby... A potem dołącza do waszego teamu. No. Wiesz, co chodzi. A ty nie miałeś nigdy tak, że z kimś się wyzywałeś, a później z nim rozmawiałeś? Przecież ileś razy ciebie Bóg zdeliebał. Aleś, ty jest kurwa też dobry, chopie. Przecież ciebie też Bóg zdeliebał ale... nieraz. I kurwa dalej. Dobra, to jest opozycja. Sparing partnerzy. No, ale taki, trzymaj się problem, skoro ja z tym nie mam problemu. Nie, no, to, jakby, to nie jest problem. Ja po prostu... Bo i Dominik to podrzuca. I Dominik i Natan. Są takie głosy w komentarzach, więc to jest spoko, żeby to przegadać, nie? No ale słuchaj, jakbyśmy mieli mówić, co jest, jakie są głosy w komentarzach, no to byśmy tutaj szli takim rynsztokiem, że to by było nieprawdopodobne, nie? Pewnie tak, a to jeżeli... I druga sprawa, może ludzie oczekują trochę tego, że powiecie, że czy zbyliście no, jakąś nie, pionę, no, czy nie? No, po prostu zastanawiam się nad tym, czy każdy człowiek na ziemi, jeśli z kimś się pokłóci, to później się z nim nie odzywa. No jeśli jest tak, no to nikt by z nikim nie rozmawiał, a... Takie wiesz, no ja też nie mam 12 lat i jestem osobą dorosłą i nikt mi nie będzie mówił, z kim mam rozmawiać, z kim mam trenować i gdzie powinienem trenować, nie? To jak, chłopaki, wygląda wasza relacja? Normalna. Taka jak, nie wiem, kolegów w jednym klubie po prostu. Mhm. Widzimy się na treningu. Robimy roboty, idziemy do domu. No, okay. Kurwa. Okej. Czyli nie ma tak, że jest jakoś niezręcznie? Tam, nie. Nawet to zajebiście byście z tego wybrnęli, jakbyście powiedzieli, właśnie... że podchodzicie do swojej roboty profesjonalnie, znaczy relację prywatną od treningowej, nie? Że... Ale ja tak naprawdę nie wiem, czy... Trochę podpowiem. Wiesz, w biznesie nie ma miejsca na skrupuły, nie? Mhm. Jeśli robimy jakiś biznes, to albo go robimy i odrzucamy niektóre rzeczy na bok, albo po prostu się przejmujemy jakimiś dziecinnymi rzeczami i tak jak oni mówią... Zasada taka, że jeśli ktoś komuś powiedział, że jesteś taki lub taki, to już nigdy z tobą nie będę rozmawiał. A jak wy oceniacie w takim razie, bo ty powiedziałeś, Michał, ważną rzecz, to znaczy, że jak przychodzisz na matę, to ciebie nie obchodzi, co to są za ludzie, co mają za uszami, przychodzisz poćwiczyć, wy do tego podchodzicie jak, trochę jak do pracy. I jak wy oceniacie decyzję trenera Szyszki, który, jak tam się zaczęła cała ta afera ostatnia, to powiedział, że no to z dniem dzisiejszym, na przykład z Boxdelem i z Dubielem, już nie będę z nimi ćwiczył. Ja uważam, że podjął bardzo pochopnie decyzję, bo najpierw powinien wysłuchać więcej stron, później przeanalizować więcej faktów i dopiero później powinien podejmować taką decyzję. Czyli wy na przykład czuję, że tam w Akademii Wilanów byście nie zrobili czegoś takiego, tylko byście stali za swoimi? My byśmy zrobili. W Akademii Sportów Walki Wilanów to trener decyduje o tym, kto tam trenuje, a my nie przychodzimy na salę i nie mówimy, że trenerze, ale ta osoba będzie z nami trenować lub nie będzie trenować. To jest jego klub i on decyduje o wszystkim. To jest proste i to jest od zawsze mówione. Mhm. No tak, no ale to tutaj też trener podjął decyzję. Ja mimo wszystko, że mówisz, że zbyt pochopnie, że niepotrzebnie. No nie wiem, no jeśli on teraz myśli, że ta decyzja była dobra, no to jest jego sprawa. No każdy jest inny, no. Jeden dyplomatycznie. Trener, jeden rawin powie tak, drugi rawin powie nie. Dokładnie, ten kłod z Ludwiczka. No tak, kurwa. No dobrze, w porządku. Norbert, do ciebie bym wrócił. Chodź, dobra, bo... tak, też tu jestem, siema, cześć. I zacząłem i wywołałem lwa z lasu chyba. Chciałem do ciebie przejść, a dostałem... Na uchu takie usłyszeliśmy, i to oznacza, że jakiś król dżungli się tutaj do nas dobił na linię. Że chce końską grzywę. Tak. Halo, słyszymy się, Darku? Siema, siema, witam wszystkich serdecznie. Cześć, Darek. Dzień cześć, dobry, Darku. Siema, witaj, Darku. Co zamierzasz zrobić siema, z Tisem, jak go dorwiesz? Co zamierzam zrobić? Może najpierw takie pytanie może do Disa. Czy słucham masz coś cię, z Indianina? Słucham? Czy masz coś z Indianina? Mohawk. Słucham? Ewentualnie topór. A ja myślałem, że ty masz tą końską grzywę, kurwa, z Indianina, dlatego że wiesz... Były takie plemiona kiedyś na ziemiach amerykańskich, że oni sobie lubieli, rozumiesz, przyczepiać takie grzywy i brali te grzywy albo z ogona konia, albo po prostu z końskiej grzywy. Pytanie, tak daleko jak sięga moja wiedza, to jest Mohawk, Darek. Tak, dobrze mówię, Mohawk. Chyba tak. Tomahawk, ale to były te toporki. No, byli Indianie, mieli zajebiste grzywy, ja też mam zajebistą grzywę. Dzięki, Darek. Skąd ty masz tą grzywę, powiedz mi.
Skąd mam grzywę, wiesz co? Na początku nie rosła, potem zrobiłem przeszczep włosów, zaczęła rosnąć trochę bardziej, no i generalnie tak sobie wyrosła. Aha, to widzisz, ja myślałem, że to jedna kurwa masz coś z Indianina, no ale wiesz, generalnie nie mam nic do ciebie, nie będę cię tam kurwa wyzywał ani nic z tych rzeczy. Spoko, tak Darek, rób swoją robotę. Wcześniej. Słuchaj, tak jak już powiedziałem wcześniej, że teraz do tej walki podchodzę na spokojnie. Bardzo dobrze, Darek. Można powiedzieć, że przeszedłem trochę taką przemianę. Byłem w Nepalu. Okay. Mam zajebiste techniki, także szykuj się. Tam się uspokoiłem trochę. Jak kiedyś Bruce Lee pojechał sobie do klasztoru Shaolin, słuchaj, i tam się nauczył sztuki walk. Ja a z bonusem się tam nie przeciliście? Tylko, wiesz, zobaczyć, wyciszyć się i pojechałem tylko po to, żeby kurwa się czegoś nauczyć. Także szykuj się, byku. I teraz wszyscy w Nepalu robią naprawdę słyszałem, że tam bardzo mnie lekceważysz. Widziałem Darek, ten wywiad Huberta. Darek, poczekaj. Nie lekceważę cię i podejdę do ciebie na 100% jak do każdego przeciwnika, z którym dane mi się będzie zmierzyć. Darku, poczekaj, bo Norbert ale napisał takiego... Chwila, Norbert. Ja bym ci chciał go przeczytać. Czekajcie, chwilę. Ale byku, powiedziałeś, że jestem kurwa na przetarcie. Tak słyszałem, przynajmniej nie wiem, chyba kurwa... Darku, powiedziałem, że jesteś sprawdzeniem mojej formy po zabiegu, co jest dla mnie prawdą. Jestem po prawie dwóch dni. Darek, czy ty się nie usteczniłeś? Ja jestem na przetarcie. Tak. Nie, jeszcze raz, przepraszam. Powiedziałeś, że Darek będzie weryfikacją, czy twoje umiejętności po prostu się nie usteczniły. Tak, bo uważam, że w momencie, kiedy podchodziłem do pierwszej walki, dałbym sobie radę z Darkiem bez większego problemu. Zobaczymy, jak to będzie teraz po zabiegu i po przerwie. Okej. Okay. A ty jeszcze powiedziałeś, że kiedyś, z tego co pamiętam, później Nathan ci ten punchline zabrał, zawalczysz z Darkiem, jak on pokaże swoje badania. No ale tak, to były przepychanki na Twitterze, właśnie. Wiesz, to był taki pstryczek, to jakby nie było serio. Uważam, że Darek musi mieć badania jako zawodnik, żeby móc brać w nich udział. No to chyba chodziło o trochę inne badania. O jakie badania? O jakie badania tobie chodziło? Co chciałeś zarzucić Darkowi? Darek jest bardzo specyficzny. Tak. Mhm. Słuchaj, ja ci powiem tak, specyficzny to jest kurwa każdy, a jakbym nie był specyficzny, to bym teraz z tobą nie rozmawiał, taka jest prawda. To prawda. Ale powiem ci tak, że widziałem twoje wypowiedzi, jak byłeś tam w tym studiu na High League, chyba w K-Drumie. Widziałem, jak tam wyśmiewałeś tą moją walkę z Ludwiczkiem i tak dalej. Kurwa, no stary, walczyłeś z debiutantem krótszym od ciebie o trzy głowy i nie wyglądało to jakoś kolorowo, wiesz o tym, nie? Ale to co z tego? A to, no, że jest ale krótszy, ja cię nie wyśmiałem, znaczy, ja powiedziałem mniej więcej coś w tym samym bajbie, co teraz. Nie, ty się tam wyśmiewałeś. Dobra, to już mniejsza o to. Ja ci powiedziałem, ja do ciebie nie mam pretensji, nie chcę cię wyzywać, tak jak mówię, przeszedłem Darku, przemianę. Wiesz co, bo Norbert teraz jest taki dyplomatyczny, ale on na Twitterze na przykład napisał tak, ej, wypada bić Dara 2, czy on serio jest niepełnosprawny i trochę przypał? I robił sobie ankietę, Bekes z ciebie robił w komentarzach. To prawda, trochę podkręciłem. Właśnie ty widziałeś te tweety, które on pisał o tobie? Ale to Daro zaczął. Przytocz tweeta Dara, który był przed tym. A na pewno nie też widziałem go masz, takiego tweeta. Bo to była reakcja. No, i w moim tablecie nie ma takiego tweeta. Co tam było pisane, w każdym bądź razie, tak jak mówię, no... Ja, tak jak mówiłem, ja już nie będę, kurwa, tak zaczepiał, bo w sumie nie ma sensu. Chcę się teraz pokazać z innej strony. Kurwa, nie chcę być cały czas odbierany, że tylko, kurwa, się drze, tak. Niby masz tam jakieś ale do tego, że mówię ła i tak dalej. Ja uważam, że to, co robiłem wcześniej, to jest bardzo dobrze, bo na tym się wybiłem, także nie mam jakby nic do siebie żadnych pretensji o to. Zawsze będę jakby szanował to, co robiłem wcześniej. Natomiast tak jak ci mówię, podchodzę do ciebie sportowo. W klatce zobaczymy, kto wygra. Ja się przygotowuję bardzo dobrze. Nie będę zdradzał na razie co i jak. Aczkolwiek, tak jak mówię, mam fajne dwie techniki, rodem przywiezione z Nepalu i kurwa szykuj się, bo to, co tam się odpierdoli w tej klatce, to kurwa powiem tylko jedno. Masakra. Darek, mam nadzieję, ale obiecaj mi jedno. Jeśli któraś z tych technik zadziała, błagam cię, przekaż mi tą wiedzę. Znaczy, jak ona zadziała, no to kurwa, nie wiem, czy ty będziesz w stanie w ogóle cokolwiek, kurwa. Wtedy już przestanę przyswajać wiedzę, rozumiem. Rozumiem. A w którym roku tej techniki na tobie użyli? Ty dobry jesteś. W którym roku nam użyli?
Powiem szczerze, że użyta to ona będzie na ciebie na pewno, a dobra, jaka to technika będzie, to się przekonasz. Także spoko, spokojnie. Być pewny siebie, być kurwa kozak. Ja tak jak mówię, tak jak kiedyś Bruce Lee pojechał do Shaolin, ja pojechałem kurwa do Nepalu, do tempo, hej, zobaczysz kurwa. Darek, nie wpajaj mi nadmiernej pewności siebie. Pewność siebie trzeba mieć wychodząc do walki, ale wiesz, to nie tak, że cię lekceważę. Każdego przeciwnika, który decyduje się na skrzyżowanie ze mną rękawicy, szanuję. Chociażby ze względu na to, że zdecydował się skrzyżować rękawice, bo wielu takiej decyzji nie podjęło. Także dziękuję za przyjęcie wyzwania. Tak jak mówisz, jeżeli będzie sportowo, dla mnie zajebiście. Im lepiej zawalczysz, tym lepiej się będziemy bawić. Ja się strasznie lubię bić, także będzie super. Panie, jestem zadowolony. Słuchaj, widzę, że troszeczkę zmądrzałeś. Ale spoko, damy fajną walkę. Darek, ja czuję po prostu, nadzieję, ta twoja nepalska mądrość będzie... i spokój na mnie spływają. Po prostu dajesz ten nepalski vibe, jest zajebiście. Dziękujemy. Nie po to tam pojechałem, żeby, rozumiesz, robić z dupy, wiesz co, gębę, także spokojnie, będzie na luzie, będzie teraz sportowo, będzie spokojnie, ale będzie ostro. I super, na to czekamy, dziękujemy ci, dobrej nocy. W takim razie możesz zrobić jeszcze ła do słuchawki na koniec dla naszych widzów. Dziękuję wszystkim. Pamiętajcie, trzymajcie kciuki za lwa, bo lew teraz wchodzi naprawdę nieodmieniony, ale kurwa groźny, także... Z nepalską siłą, rozumiemy. Trzymaj się. Pozdrawiamy, Darek. Trzymaj się, no. Ty nie traktujesz chyba Darka do końca poważnie, Norbercie. Słuchaj, przed chwilą próbowałem udzielić Piotrkowi jakiejś, przepraszam, lekcji. Może nie wiem, czy powinienem, czy nie. Próbowałem przekazać jakieś swoje doświadczenie. No. I kim byłbym w tym momencie, gdybym zachował się odwrotnie? Po prostu próbowałem jakby na obrazku pokazać, że da się spokojnie podejść do swojego oponenta. Ja byłem gotowy, że Darek powie cokolwiek. Coś tam, co pogadał o końskiej grzywie. Coś tam, że w oktagonie ma jakieś super techniki. Powiedziałem tak, Darek. Coś tam, co pogadał o tym mohawku. Powiedziałem tak, Darek. Bo uważam, że w ten sposób należy podchodzić ze stoickim spokojem. We free fightach? Wiesz co? To zależy, jakie kto ma cele, no i kto w jaki sposób się buduje. No właśnie. Ja na przykład mam trochę inny cel we free fightach niż wielu ludzi. I ja wiem, że to nie jest cel, który porwie każdy typ publiki. Bo widzisz, gala fejmu... Nawet chyba fortunnie się złożyło, że akurat na tej się tutaj znalazłem, nazywa się Reborn. I ja takie odrodzenie trochę przeszedłem parę dobrych lat temu. I moim celem we Freak Fightach, jak zacząłem się nad tym zastanawiać, po co tutaj jestem poza pieniędzmi, bo to jest oczywiste, każdy jest tutaj dla pieniędzy i gdybym powiedział, że jest inaczej, skłamałbym, a nie chcę budować swojej narracji na kłamstwie. Więc tak, jestem tu dla pieniędzy, ale tak ideologicznie to chciałbym być tym gościem, który zmotywuje część ludzi do odrodzenia się, do Rebornu, do tego, żeby... Wiesz, ruszyli dupę sprzed komputera, zaczęli coś ze sobą robić, bo skoro gruby ork z Twitcha, któremu kurwa pół internetu pisało JD, nagle może wstać z krzesła, schudnąć 30, nie wiem, tam 5-7 kilogramów, zbudować milionowy kanał i zmienić standard swojego życia w każdym kurwa możliwym aspekcie, to uważam, że wielu z widzów też jest do tego zdolnych. Ba, powiem ci więcej, przed High League'iem wrzuciłem film o mojej przemianie, w którym tam opowiedziałem, jak wyglądał ten proces. Po pół roku, po roku odzywają się do mnie ludzie, że po tym filmie oni też zaczęli, że dzięki. I to nie jest, wiesz, to nie jest 100, 200, 500 osób, to jest 10 osób, ale nawet jeżeli ja będę dla tych 10 osób zapalnikiem, to właśnie takim zapalnikiem chcę być. Chcę być iskrą dla ludzi, która wzniesie ich pochodnie, bo tak na koniec dnia to wszystko zależy od ich roboty i od tego, jak dużo w to włożą. Więc no, jeżeli komuś to nie pasuje, nie będę prawdopodobnie we freakfightach pod dymiaczem. Nigdy nie byłem. Czasy poddymiania skończyły się na Twitchu. Czekaj, w końcu przyjdzie ktoś. Okay. W końcu na to jest dobra nauczycielem. Ja też potrafię, ale ja dobra, też potrafię mówię o swoim celu. Mówię o swoim celu. Moim celem jest być iskrą, zapalnikiem dla ludzi, żeby mogli być lepsi. Mhm. Jeżeli, wiesz, ja będę tą małą iskierką i jakby to zaprzędzie ich do roboty, dla mnie zajebiście. Wiadomo, że tą większą częścią jest robota, ale niektórzy takie iskry potrzebują. I to jest mój cel. Pewnie kiedyś ktoś mnie wkurwi. Zdarzy się. No jak już będą ci upadać zasięgi, to się wkurwisz, że zaraz będziesz miał wyżej. Zadymiasz. Będziesz zadymiasz. Ja bym zobaczył. Nie, ja znaczy, życzyłbym sobie, żeby tak nie było. Zobaczyć. Spróbuję zrobić, będę dokładał, wiesz, ja personalnie chciałbym... Możemy donaty. Opowiedzcie coś o Grecji, czy coś. Ale często tak jest, na przykład, że tacy ludzie, tak jak na przykład się Diz tak nakręcił właśnie w tą przemianę i w ogóle, że on jakby jest w takim słoiku. I po prostu i to wszystko do pewnego czasu, aż później kurwa... Słoik taki... pęka i wychodzicie też na film. Kurwa... Ze słoikiem to są ale różne nie. filmy, Piotrek, tak no, ale nie, chodzi mi o jakąś taką przestrzeń, że po prostu on w tym siedzi, on w tym jest, on się tym tak jakby, nie wiem, napędza się tym wszystkim, ale w pewnym momencie i tak przyjdzie moment, w którym i tak wyjdzie to wszystko z niego, co było do tej pory. To nie jest tak, kurwa, że się człowiek da rady zmienić o, nie wiem, o 180 stopni, bo tak nie ma takiej możliwości po prostu, nie? Ja wiem sam po sobie, że ja
teraz jakbym chciał, to mi się nie odpalał na Natana. Ja mam go w piździe. Serio, ale... Nieświadomie ale, się odpalił. Ale ja jestem, kurwa, teraz na live'ie. Tutaj, kurwa, jest, hopie, top show, kurwa. I to trzeba robić, hopie. Ja jestem, kurwa, to jest jak robota, hopie. To jest twoja droga, nie? I ludzie też tego oczekują. Potrzebują freaków, którzy będą dymić? Ale mają dużo frików, którzy... Ale ja bym mógł na pewno... Ja bym chciał być trochę innym frikiem. Ale to za jakim ty będziesz frikiem? To będziesz wtedy chujnie frikiem. No to mogę być chujnie frikiem. Amatorem, to mogę amatorem, chodzi się bić, kurwa, na zasadach półprofesjonalnych. Ja bym po prostu chciał być dla niektórych ludzi, dla jakiejś nawet małej grupki. Ale to To jest moja idea. Tutaj chodzi o to, żeby być na mas. Ale każdy, kto będzie chciał znaleźć, kurwa, jakby twoją drogę, to ile przeszedłeś, co przeżyłeś i jak to wszystko wyglądało, i tak to znajdzie. A jak będziesz to na siłę chciał ludziom wrzucać, to chuj nie tego. Nie wrzucam tego na siłę, ja no. pokazuję na swoim przykładzie. I wiesz. Czyli mocno zrelował. Ja też... Tak, no. Zrelował. No. Ale ja też napierdalałem. Że będę nad tym się zastanawiał. Ej, ale słuchajcie, ja też bardzo mocne, napierdalałem, mocne. Nie wiem, jak byłem młodszy, przecież ja od 10 roku życia ćwiczyłem na siłowni. Od 8 roku życia, od 6 roku życia jeździłem na łyżwach, od 10 już grałem w hokej na lodzie. Ja zawsze chciałem być zajebiście szybkim, silnym hokeistą. Ja dlatego zacząłem trenować na siłowni. Ja potrafiłem robić tak, że ja na przykład szedłem do szkoły, wracałem ze szkoły, szedłem na siłownię, z siłowni szedłem na trening na przed lodowiskiem, mieliśmy taki trening na sucho, później mieliśmy trening na lodzie, później mieliśmy taki trening bez lodu po treningu i wracałem o 20 i tak naprawdę o 20 godzinie dopiero miałem czas dla siebie przez 10 lat życia swojego tak naprawdę. Ja w ogóle nie piłem, nie paliłem, nie imprezowałem, ja nic nie robiłem, kurwa. To poszło nie tak. Przeprowadziłem się w wieku 21 lat do Warszawy. Czyli Natan ma rację, że Warszawa zmienia ludzi. Zmienia ludzi. Trochę nie jesteśmy tym samym case'em, ale bo ja właśnie przez większość poszedłeś nic nie robiłem. Ten moment podjęcia decyzji, że podjąłem decyzję, że... I to jest bardzo... Robić. Ale to jest bardzo dobre. I dlatego życzę każdemu, żeby podjąć taką świadomość decyzję. Tego, że będziemy takie wzloty i upadki w życiu. Będziecie chciał. Nie, no wiesz, no nie zawsze jest to... chyba niedziela, jak to mawiał no, tata. No kurwa, nie zawsze, dlatego... Nie zawsze jest kolorowo i trzeba się z tym liczyć, ale wiesz. No. Trzeba sobie stwarzać sytuacje takie, żeby jak najdłużej było kolorowo. Oczywiście, dlatego tu jesteśmy. Dobrze, to jak mówimy właśnie o formie, o motywacji, o przemianach, ja będę miał do ciebie, Norbert, jeszcze jedno pytanie, ale zanim, to może zaprosimy widzów, żebyście kupowali bilety, bo zostało, ja dostałem przed chwilą informację, 30%. Tak więc jest. Niedużo, więc wchodźcie sobie. Kupujcie Fame bilety. TV. Tak jest. Łódź, a 9 grudnia Łódzka Atlas Arena. Już nie duża ta arena jest. Ona nie jest taka zwykła. Duża. Taka jak były te Friday Arensy, nie? Tak, no takie, to już jest. To w ogóle się nie nazywa to Friday Arena, ja to jest Reborn. No i dlatego, jest Reborn, a później wchodzimy kurwa na 20. Na pewnej piździe. Pierwszy Fame tego typu. Tak, tego typu. A tego typu Disbot, właśnie ty bardzo szeroko powiedziałeś o tym, wiesz, jak tutaj twoja przemiana, chcesz inspirować w ogóle. Ja widziałem pod twoim ostatnim zdjęciem dużo komentarzy, że ludzie sugerują, że coś bierzesz. Sterydiany, testosteron, różne rzeczy i tam zwrócili uwagę, chyba że sutki odstające, tak? I to, bo bardzo często chyba... 17 jak, stopni domek na działce. Jak za dużo testosteronu, no ale to wiesz... Ale ja mogę go obronić. Tak? Bo się bardzo dobrze na tym znam. Specjalista. O, nie, ale ogólnie też byłem trenerem personalnym i też, jeżeli chodzi o jakieś specyfiki... Ale słuchajcie, ja wam powiem, o co chodzi. Pokażę ci to często, zdjęcie. Dobrze, ale często ludzie, potem którzy... Twoim fachowym okiem. Ale tak. Często ludzie, którzy na przykład schudną dużo, im jakby jakby to powiedzieć... Wokół... Tutaj, proszę bardzo, peak related. No i co tutaj jest takiego? Że miałem twarde sutki, rozumiesz? Kurwa, czemu siedzimy na wizji i gadamy o moich sutkach? Nie, no zajebiście, Piotrek jest specjalistą w tej ale to jest, ale to jest, ale to jest zwykła, nie, ale to jest zwykła taka rzecz genetyczna po prostu. Każdy ma kurwa różne sutki. Kobiety też mają różne sutki. Dużo kurwa, jedna ma salamę pikantę, druga ma fajne, kurwa. Wiesz, o co chodzi. No, i to tak wygląda, no kurwa. Jesteśmy szczerzy, wiesz, mówimy jak jest. Jest dużo ludzi, którym się na przykład wydaje, że dużo ćwiczą albo w ogóle nie ćwiczą i jak widzą taki efekt, którego oni nie osiągają, to mówią, sterydy. Więc odpowiadając na twoje pytanie, ale ja wam też powiem tak, bombie. Że... Jak będę i zapytasz, to odpowiem twierdząc. Ja chodziłem na przykład na siłownię. Jestem czysty. Mogę ci nasikać, teraz to byś nasikał. Śmiało. Nasikałby. Ale wiesz co? Mogę do tej... Ale wiesz co? No tutaj może nie, bo jeszcze chciałbym z niej... No. Słuchaj, jak ja na przykład chodziłem na siłownię, to ja przez na przykład 5 lat chodzenia na siłownię widziałem na przykład, przypuśćmy, tak wiesz, w cudzysłowie, jednego typa. No. Kurwa, gość wygląda przez te 5 lat tak samo. A ja na przykład przez te 5 lat zrobiłem, nie wiem, tam 14 czy tam 15 kilo suchego mięśnia. No, nie? I totalnie inaczej ja wyglądałem, a on cały czas wyglądał tak samo. Ale on też trenował.
No i wiesz, czym jest problem? Nie jest problemem ta jedna godzina, w którą jesteś na siłowni, tylko twój cały dzień, kurwa. Ja miałem cały dzień podporządkowany pod to, że ja musiałem po prostu zajebiście zjeść, zajebiście wypocząć, odżywiać się, regenerować. Dobra, ale Norbert teraz mówił, że miał 2 lata przerwy, bo miał operację i nie mógł ćwiczyć. Dwa lata przerwy od walki. No. Po operacji miałem jakieś takie 5-6 miesięcy dochodzenia do sprawności. Po 2 miesiącach już coś tam się zacząłem ruszać. No i powiem ci, na początku było kurde krucho, bo nie mogłem nawet zrobić, nie mówiąc już o moście zapaśniczym, nie mogłem się wyprostować, nie? Bo generalnie dla tych, co tam nie są w temacie, no to miałem operowany brzuszek, no i to polega na tym, że ci ucinają tą kurde skórę. No i jesteś tak zgięty mniej więcej jak bananek, nie? No i wiesz, zanim co byłem w stanie... Po sukcie? Nie, miałem obcinanie skóry, no bo ja schudłem 35 kg, więc dostał taki partur. No i mam sznita. A teraz się... to już wiem, dlaczego ten brzuch ci tak wyszedł, dlatego, bo ci kurwa naciągnęli wszystko i wszystko wyszło, co wypracowałeś. Trochę tak, no. Wspominaj, że bardzo długo to ci się goiło i ty możesz mieć opuchliznę nawet do dziś. Tak. Opuchlizna pooperacyjna trzyma się bardzo długo w takich przypadkach. Ja jeszcze na przykład nie mam do końca czucia tutaj w dolnym płacie, bo tam też, wiesz, masz wszystkie nerwy pouszkadzane i tak dalej, więc jeszcze nie do końca mam odbudowane tutaj czucie. Ale ogólnie jestem mega zadowolony, nie? W sensie pozbyłem się skóry. Wcześniej, no stary, chodź z takim kurwa dyndającym fartuchem. Nie jest to przyjemne. Najbardziej mnie to wkurzało, jak robiłem planka, w sensie deskę, nie? Robisz deskę i widzisz, jak ci taki brzuszek zwisa mniej więcej. Mandzio dostawał dużo komentarzy o to na bardzo. Dobra, okej, ja nie miałem tak dużego problemu jak Mandzio. Z 50 kilo on tam chyba chłopie. Ale jak ktoś sobie wróci do mojej poprzedniej walki, porównując z tym zdjęciem, to będzie widział, co mam na myśli, nie? Więc tak, więc wracając jeszcze do genezy twojego pytania, do trzonu, no to gdzieś z pół roku mi zajęło, żeby móc się, wiesz, wyprostować i ćwiczyć normalnie, tak jak chcę ćwiczyć. No a mniej więcej 2 lata będę miał przerwy od walki w lutym. Czyli w nagrudniowej gali będzie to rok i 10 miesięcy. No, nie ćwiczysz teraz? Nie, mówię od walki. Od walki. No. Ćwiczyłem gdzieś 3 miesiące po zabiegu, ale to wiesz, to nie był normalny trening. Musiałem się to był głównie trening taki mobilizacyjny, bardzo spokojny, rozciąganie skóry. Okej, dobra, no, ale ogólnie dementujesz, więc... nie bierzesz, tak, tutaj czujesz, że nie ten. A zgłosił się ktoś, bo ty te testy chciałeś robić. Zgłosił się ktoś na to, czy się nie zgłosił? Testy? A, tak, mówiłem, że ktoś mi może, tak, że jak ktoś zapłaci za testy, może my idziemy, robimy. No, nie było chętnie. Nie zgłosił się. To drogie takie testy? Słucham? Drogie? Nie mam pojęcia, nie pytałem, bo nie miałem potrzeby robienia. Testy antydopingowe są drogie, ale jak... Chodziło o to po prostu, że jeżeli ktoś tak jest pewny swojego statementu, to niech za niego zapłaci. Aha. A ja uważam, że... No? Nikt się nie zgłosił. Taki temat, nie, nikt się nie zgłosił. Testy na wykluczenie substancji są drogie, ale takie, jak se robili, że na przykład se, nie wiem, mogli się zwrócić do bezkitu, to kurwa 80 zł. A uważacie, że freakowe federacje powinny zacząć testować zawodników? A po co? Casio to ostatnio rzucił na przykład. Ale po co, jak w UFC już nie ma szopy testów. Wiesz, tylko problem jest teraz taki... W UFC nie ma już teraz? No już nie ma. Skończyli pracę z USADą. Problem jest teraz taki, że na przykład dużo freaków... Prawdopodobnie, nie mam pewności, bo nie robiłem badań, prawdopodobnie jest na bombie. W momencie, kiedy wprowadzamy... Bomba to jest hopie od kurwa 4-5 hopie rzeczy, które bierzesz, dobra, a nie kurwa jak testosteron bierzesz, to na bombę. Coś biorą. Na środkach wspomagających. Ale słuchaj, no załóżmy, że wprowadzają takie, mówią, dobra, od 21 wprowadzamy takie restrykcje. No to połowa automatycznie odpada, bo te badania jednak trwają. Wiesz, jakby takie badania były zapowiedziane z rocznym, nie wiem, dwuletnim, nie wiem ile trwa jakby rozkład takich rzeczy, gdyby były zapowiedziane z takim wyprzedzeniem i każdy z tych freaków mógłby się wyczyścić, to by miało sens. I ja uważam, że to jest jak najbardziej okej. Ale co by miało sens? To, żeby na przykład, wiesz, gorzej się regenerowali, wszystko byłoby gorzej, a człowiek, który na przykład taki, nie wiem, przychodzi spod komputera, który całe życie siedzi na komputerze, nagle zaczyna robić sporty walki, to ma tych kontuzji, tego wszystkiego dużo więcej. No dzień dobry. No tak, ale zobacz. No tak. No i nie... no, ale to dlaczego ma schodzić z czegoś, co go wiesz, nie ja wiem, uzdrawia, teraz... pomaga mu? Tylko jeżeli jest taki, jeżeli robi się taki vibe wśród zawodników, że wszyscy biorą, tak, to zaczyna się pojawiać presja, to ja wezmę więcej. Ale to nie, to hop, to więcej to nic nie daje. To nic, to od razu różne rzeczy mówię, na backstage'u. To nic takiej rzeczy nawet nie róbcie, hopie. Nie wszyscy zawodnicy biorą sterydy. No ale w FM jakby freaków dużo bierze. Nie mówię, że sterydy. Nie wiem, bo tak. No jak sobie idziesz korytarzem, to ten mówi, ja tu na agresję pokłonę będę. Ale to tutaj ktoś dużo mówi, a nic bierze, nie robi. A to każdy bierze mordo, tak, to wiem. To w sensie jak się gada z ludźmi, to czuć, że jest ten klimat. Ale... I teraz, nawet jeżeli oni gadają farmazony, to jest w powietrzu vibe pod tytułem dużo osób gdzieś tam bierze, coś tam. No i to jest zły przykład. Jak każdy no to jest mega zły przykład. Ale teraz, dlatego coś takiego powinno zostać zapowiedziane i wprowadzone na przykład po rocznym okresie legislacji, czy tam półtora rocznym. Że masz czas, wtedy każdy freak mógł, wiesz, i wtedy to będzie zdrowsze dla środowiska, tak pod kątem, wiesz... A ty, Piotrek, uważasz, że to jest lepiej dla organizmu? Rzeczywiście to nie jest tak, że długofalowo skutki na przykład, ale słuchaj, na przykład w Stanach Zjednoczonych, jak masz 28 lat,
to idziesz już na przykład do lekarza i tam ci już dają testosteron normalnie po prostu. No dobra, ale wiesz, że nie ale każdy kończy czekaj. Na teściu. No ale słuchaj, no tak, ale na przykład mi chodzi o to, na przykład idziesz do lekarza po to, żeby zdrowotnie przyjmować testosteron, bo facet bez testosteronu to już nie jest facet po prostu. Więc zaczynają ci tam, wiesz, różne dolegliwości, gorsza regeneracja, no wszystko jest nie tak, jakość życia jest dużo gorsza. No ale jest różnica, jak masz na przykład, wiesz, niedobór, a jest różnica, jak musisz ktoś, żeby fajnie wypaść, wiesz. I musi to nadzorować lekarz, który ma na ten temat orientację. Musi mieć dużą orientację. No oczywiście. On ci dopasowuje wtedy dawki testosteronu do twojego organizmu. A tak jak sam no bierzesz, to sam sobie jesteś lekarzem i to nie jest dobre. No właśnie, no i we frikach jest dużo ludzi, którzy na pewno zrobią to nierozsądnie, nie? No więc to niech biorą dalej za kilka lat, ale to może być tak, że im wyjdą efekty. Ile rzeczy ludzie robią nierozsądnie, chłopie? Wpierdalają kryształ, chłopie, na lewo i dobra, prawo. Przejdziemy do tego tematu, najwyżej potem mamy teraz widza na wiesz, my nie będziemy dewagować, kto co robi, żeby było, kurwa, nie wiem, że co jest to dobre, to jest niedobre. To jest ciekawy temat, to jest temat rzeka, bo to... Dobra, tyle razy poruszany już, dobre, tak, ale nic nowego się nie dowiemy. Mamy widza na linii. Halo, odbierzmy w takim razie. Halo, siemanko. Skąd do nas dzwonisz i jak masz na imię? Siemanko, Bartek z Krakowa. Siema, Bartek. Siemanko. Stamtąd dziś przyjechałem, siema. Siemanko, chyba mam pytanie do każdego, tak mi się wydaje. Jedne ciekawsze, drugie mniej. To może zacznę. Do Ulfika mam pytanie. Czy zamierza walczyć w ogóle w Fame? Czy no, myśli o tym? Zastanawiałem się kiedyś. Ulfik Ludwiczek, let's go. Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia? Nie mam pojęcia. Tak, Ulfik Ludwiczek. Naprawdę. A bo mi chyba mówiłeś o takiej osobie, której bardzo nie lubisz i strasznie chętnie byś tej osobie nawkładał. A przestań. Nie ma takiej osoby? Nie ma takiej osoby. No to jak powiedziałeś. Jest jak zupa pomidorowa. To nie dowiesz się, widzu, no Ulfik takie ma podejście. Nie, zastanawiałem się, czy chcę walczyć. Na pewno, jeśli bym walczył, to chciałbym, żeby ta walka była fajnie medialnie, z kim mogę podkręcić i żeby ona była dla mnie jakimś wyzwaniem. Bo czyli uważasz, że każda walka powinna być budowana na konflikcie, tak? Nie uważam, że każda walka powinna być budowana na konflikcie, ale powinna być na przykład na jakimś wyzwaniu, które na przykład ja miałem przed sobą bardzo odkrytą wizję, żeby się bić na przykład z tobą w sportową walkę, przysięgam. Powiedziałem to chłopakom i powiedziałem, jesteś pierdolnięty, przespałem się z myślą i mówię tak, jestem Ulfik, pierdolnięty. Ulfik, posłuchaj teraz mnie, ja uważam, że ci, co ci tak doradzali, że to jest zły pomysł, to ci zazdrościli, to jest świetny pomysł, Ulfik. Zróbmy też to tak myślę, ale przespałem się z tą myślą, tak mówię, kurwa, nie, odpadam. No i dlatego. Ale rozważasz. Rozważam walkę coraz bardziej. Ja mam taką rozkminę, że może Super Mario, on jest u was w federacji? Nie, on jest w konkurencji. Okej, dobra. Chciałem też pogadać, ale to do tego wrócimy. Dawaj, okay, dobra, kolejne pytania. To dalej. Do Szelego mam pytanie, czy zmienił coś w suplementacji, bo się mniejszy trochę wydaje i spokojniejszy. Wiesz co, dużo zmieniłem w suplementacji. Ogólnie można powiedzieć, że gdzieś tam przewartościowałem swoje życie. No i bardziej chcę iść w tą sportową stronę. Teraz mam do tego jeszcze lepsze powody, bo mam bardzo dobry klub. Specjalnie też dla klubu można powiedzieć, przeprowadzamy się do Warszawy, bo też chcę zacząć trenować dwa razy dziennie. No i chcę pokazać wszystkim siebie z tej sportowej strony po prostu jak najlepiej, nie? Ja ci powiem, Szeli, że tak miałem pewnie zdanie takie jak wszyscy o tobie, ale z biegiem czasu, jak się to wszystko... Jeżeli naprawdę kochasz tą kobietę, to życzę ci szczęścia i wszystko będzie dobrze. Dziękuję ślicznie. Dalej do Disa mam pytanie, bo tutaj Rafał Tejkwangurniak poruszył taki temat na streamie swoim teraz, że podobno odrzuciłeś walkę za bańkę. Czy to jest prawda? Czy ja odrzuciłem walkę za bańkę? Tak. Bańka to jest w chuj pieniędzy. A powiedział z kim? No z Ksajo, tak? To nieprawda. Okej, dobra, bo podobno w kuluarach tak gadają. Blisko było do bańki? Znaczy tak,
Ja ogólnie nie jestem gościem, który zdradza to, co dzieje się na backstage'u. Dobra, ale dostałeś dobrą ofertę. A przestań, mogę powiedzieć tyle, że rozmowy są bardzo zaawansowane i trwają. Okej. Ale a miałeś jakąś dobrą ofertę, którą odrzuciłeś faktycznie? Jest coś w tym jakieś ziarno prawdy? Czy miałem dobrą ofertę, którą odrzuciłem? Bo to też Ksajo powiedział, że dostałeś dobre pieniądze, ale pewnie to nie jest prawda. To nie jest prawda. Ej, ty grałeś kiedyś w LoL'a? Okay. Tak, tak, dużo grałem. Ej, patrz, jak się patrzę na ciebie, to wyglądasz jak ta postać Evelyn. Serio? Tego. Z dżungli. Ja grałem w komputerze, ja grałem dużo. Ja byłem starym komentatorem sportowym. Tak się popatrzyłem. Byłem komentatorem sportowym, w chuj lat komentowałem, no. Ja też grałem kiedyś w LoL'a, ale teraz już mi tak nie idzie jak dawniej. A co cię wkurwiało bardziej, LoL czy Nathan? Kurwa, No właśnie. Dlatego nie gram w LoL'a, stary. Strasznie mnie denerwowała ta gra i wychodziło ze mnie co najgorsze. Bo tak tam chłopie nie jesteś w stanie sam nic zrobić, tak naprawdę. Bo okej, ile jesteś w stanie, to jesteś w stanie, no ale jak... Wy powinniście wspólnie streama zrobić na Twitchu. Ale jak powinniście grać w ligę i włączyć donaty. Ja pierdolę. Ja sobie w CS-ka wolę grać tutaj. No. Ten. To wtedy ty byś odpowiadał na donaty, a ja... OJD, a ja na te o twojej relacji. Zrobilibyśmy takiego twista, byłoby śmieszne. Żebyście mogli ten... A w ogóle to... JD? Ja bym chętnie to zweryfikował. Czy mamy możliwość pana zadzwonić? Poczekajcie. Wizu, jesteś jeszcze z nami? Bartek. Jestem. Bartek. Masz jeszcze jakieś pytanko do pasty? Do pasty. Tak duże w historiach z bramki klubowych, ale to zjebać, bo to za długo będzie. Chciałem zapytać, jak to było z tym bicepsem zerwanym? Jak to jest, jak walczysz? W sensie, czujesz to, czy jakby ta adrenalina aż tak działa, że nawet taka poważna kontuzja ci pozwala, wiesz, jakby zniwelować ten ból w głowie, nie? No adrenalina jest taka, że normalnie byś pewnie nie mógł uderzać tą ręką, ani nic z tego typu rzeczy, ale ze względu na to, że byłem naładowany tak emocjami tym wszystkim i że trwała walka, więc jednak gdzieś tam od czasu do czasu mogłem uderzyć, ale podczas każdego uderzenia jednak czułem, że coś z moją ręką jest nie tak i ten ruch był bardzo ograniczony, dlatego no nie walczyłem tak, jak powinienem zawalczyć i co. No. Na tej walce mam nadzieję, że pokażę dużo lepszej strony. I tak była petarda. Ostatnie pytanie. Gimper, jesteś najbardziej doświadczonym tutaj chyba w tym gronie internetowym tutaj youtuberem. Dobra, co ja pierdolę. Mam takie do ciebie pytanie. No. Jako, przypominając sobie czasy Jacka Murańskiego, jak cały internet go pierdolił, pewnie dalej pierdoli, chyba że ktoś jest odklejony do końca. I Jacek Murański nie minął niestety, nie przeminął, jest dalej, dalej pierdoli swoje farmazony. Jak myślisz, jak się potoczy historia Natana Marconia? Czy ktoś go zabije, czy skończy się to jakimś uszczerbkiem na zdrowiu, czy dalej będzie gwiazdą internetową? Bo nie powiem, jest tragiczny, po prostu jest kurwa tragiczny. No nie, Natan uważa, że jest naprawdę dobrze. Ja nie mam pojęcia, dokładnie o to próbowałem dzisiaj pytać chłopaków. Znaczy ja zaczynam mieć wrażenie, że ci ludzie, którzy są obrażani przez niego, zaczynają kumać, że on jest po prostu odklejony. I głęboko wierzę, że nic złego w związku z tym nie wyniknie, ale trochę nie wiem, bo on startuje do ludzi, którzy mają krótki ląd po prostu. I jest, jak widzę to, że on robi akcję A, ta akcja A powoduje, że dostaje efekt, którego chce, więc robi akcję B i jakby to mu daje poklask, viewsy, kolejne walki, kontrakty i fajnie się to kręci. I ja trochę znam ten mechanizm, że to cię zachęca do tego, żeby eskalować i jeszcze bardziej przesuwać granice. I ja mam takie przemyślenie, że on w końcu przesadzi i po prostu coś się wydarzy i mam tylko nadzieję, że to będzie w takim momencie, że to, co się wydarzy, to nie będzie zbyt hardkorowe dla niego. Ale ja myślę, że to w końcu mu się odbije jakoś czkawką, nie? Znaczy, każda akcja ma swój finał. Każda akcja ma swój finał, szczególnie w internecie i mi się wydaje, że skończy się to ojomem. I tyle. Dziękuję, chłopaki. Pozdrawiam was. Trzymaj się bardzo. Dziękujemy. Ja osobiście bym nie życzył Natanowi, żeby się to aż tak na nim bardzo odbiło. Ja myślę, że on w końcu załapie, że niektóre żarty to powinny mieć swoją granicę i z niektórymi ludźmi też się nie żartuje, tym bardziej, że tak jak mówisz, no, zaczepia ludzi, którzy są bardzo impulsywni. No ja uważam, że to jest słabe. Zaczepianie ludzi tylko po to, żeby ich zaczepić. On też chyba wie, że z racji różnicy w umiejętnościach federacja go z nimi nie zakontraktuje. Nigdy nic nie wiadomo. No nigdy nic nie wiadomo, tak, ale no może być tak, że to się nie wydarzy, więc może trochę bezkarnie strzelać w nich, nie? Znaczy nigdy bezkarnie nie możesz strzelać. No niby nie, tak. Zawsze ale no wiadomo, ta złota granica, nie? Tak, ale no też jest tak, że federacje źle patrzą na sytuację, kiedy ktoś
poza oktagonem próbuje jakoś wyjaśniać kogoś za coś, co powiedział, nie? Zresztą słusznie bardzo, nie? Natomiast jakby to też mu daje pewnie jakieś poczucie bezkarności. Pytanie, jak długo? No. To jest najważniejsze pytanie. Jak długo? Pytanie, jak długo? Chciałeś coś zapytać przed telefonem? Może. Nie ja pamiętam, na pewno mam pytanie do wampira. Tak. No. A propos właśnie tej bezkarności takiej, wbiciu się, że tak powiem, poza galą. Bo ty powiedziałeś coś takiego, że jak Dominik dotknąłby cię, naruszyłby twoją neutralność w jakikolwiek sposób poza galą, to ty skończysz jego freak fight. I co oznacza to określenie, że ty skończysz jego freak fight? Chodzi bardziej o to, że ja też nie jestem osobą taką, że ktoś będzie dochodził do mnie, popychał, a tym bardziej, że będzie próbował mnie uderzyć. I on też widział, że nasza taka złość pomiędzy mną a nim już jest duża. I mam nadzieję, że sobie weźmie to do serca, że raczej nie będziemy się próbować gdzieś tam złapać czy próbować zmierzyć poza klatką. No bo uważam, że ktoś nie wyjdzie do tej walki, nie? A zarówno jemu i mi to się opłaca pod względem finansowym i chciałbym, żebyśmy to zrobili w oktagonie, a nie gdzieś poza oktagonem, nie? Okay. No niektórych granic się nie przekracza i po prostu nie chciałbym, żeby doszedł gdzieś i żeby, bo to wiesz, słowa nakręcają całą tą spiralę. Jak zaczniemy sobie gdzieś tam ubliżać, to nie chciałbym, żeby doszło do rękoczynów, a uważam, że ja pierwszy nie usunę w stosunku do niego rąk, ani nie będę go chciał uderzyć, a jeśli on będzie chciał coś takiego zrobić, no to może się to skończyć tak, że ja uważam, że mam o wiele większe umiejętności, jeśli chodzi o cały zakres walki. I to ja bym był górą, a no tak jak mówię, no nie chciałbym tego i nie chciałbym bardzo, bo on chce zarobić, ja chcę zarobić, nie? I dlatego to robimy. A co się stało z formułą waszej walki? Bo ja jak się przygotowywałem, to na stronie Fame MMA jest wpisane Muay Thai, tak. A na grafice oficjalnej już z ogłoszeniem karty jest boks. I wy się wymienialiście chyba jakimiś storiesami, że tam coś było, jakieś zamieszanie z tym. O co chodziło? Bo też Dominik chyba mówił, że mieliście coś ustalone, ty zaraz zadzwoniłeś, zacząłeś zmieniać, tam jest jakieś zamieszanie. Ja nie zadzwoniłem, tylko zadzwonił trener, bo u mnie takie rzeczy ustala trener, nie ja. I trener zaakceptował walkę w tajskim boksie. I to jest prawda, no to mu trzeba przyznać. Tylko że jak przyjechałem na pierwsze sparingi, to trener zobaczył, bo ja mu mówiłem, że mam delikatne problemy. Znaczy, dla mnie delikatne problemy to są duże problemy. Okay. I ja do tej walki bym wyszedł, tylko by to było bardzo ryzykowne i później zapewne skończyłoby się to moją dłuższą przerwą ze względu na to, że nie będę oszukiwał ludzi. On jednak kopie dobrze, bo wywodzi się z tego sportu, robi go już bardzo długo i no on sam doszedł do wniosku, że walka w Muay Thai nie ma na ten moment sensu ze względu na to, że jednak borykam się z jakąś kontuzją, nie? Okej. Okay. No bo tam Dominik jakby mówił, że dla niego to jest śmieszne, że rozmowa z tobą jest na poziomie gimnazjum, że były jakieś ustalenia. No to zadzwońcie do niego. Zacząłeś coś zmieniać. A jesteśmy w stanie, reżyserka, do Dominika teraz? Za jakiś czas będziemy mogli. No nie ma problemu. Jakiś informację. Czas, bo jest na treningu. To będziemy mogli skonfrontować w takim razie. Ale dobrze. Telefon mamy inny, z tego co słyszałem. Mamy jeszcze na linii reżyserka, to możemy odebrać, jeżeli ktoś jest. Halo, halo. 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 Cześć, tak. Jak masz na imię i skąd do nas dzwonisz? No, na imię Tomek, dzwonię z Tucholi i witam ja wszystkich, pierdolę, Tomek! Kurwa! Hej, mój romaczku słodki, witam cię, ty mój gejku, ja co tam jest, Kardzie? Bandura go nasłał. No co? Bandura, zajebie cię. Zajebie cię. Nie, koleżka? Nie, to jest kurwa Tomek od kurwa Bandury. To jest taki słuchajcie, mów Tomek, mów, słuchamy cię. Co tam u ciebie, mój kochanie? Jestem bardzo podniecony twoim widokiem dzisiaj. Jesteś bardzo seksowny. Ja pierdolę, nie. Dobrze, jakie masz pytanie, bo rozumiem do Piotrka. Nie, bo chciałem może ja przyjdę później, Tomek. Przyjdę później. Jak sobie już pogadacie, nie? Wariat jesteś straszny. Najlepiej zostać sam na sam z moim kochanie.
Ale wy macie jakąś historię tak między wami? Jaką historię? Kurwa, gramy se w CS-a. Gramy se w CS-a, kurwa, nie? A tu nagle hopie wbija kolega od, kurwa, bandury i mi pierdoli tak jako copoły. No jak grasz, jesteś skupiony, zaczynasz się wkurwiać. No i zaczynam mu cisnąć. On mi, kurwa, gada jeszcze gorsze rzeczy, bo ja nienawidzę takich rzeczy. Ja to nienawidzę, jak mnie, jak, nie wiem, jakbym był u barbera, ja sobie sam myję włosy, bo ja nienawidzę, jak mnie, kurwa, jakby mnie chłop miał dotykać. Rozumiesz, o co chodzi? Ja tego nienawidzę. To jak ty ćwiczysz z innymi ten... A parter? On dlatego bije się w K1, moi drodzy. Rozumiecie? No, w każdym razie, ja nienawidzę ogólnie tak, kurwa, jak, takich rzeczy, po prostu tak on mówi, kurwa. Okay. Nie mam, że taki problem z dotykiem to może świadczyć tak, kurwa, jakichś traumach. Nie, po prostu jak ja słyszę takie rzeczy, jak on gada i w ogóle, to, kurwa, mi się aż niedobrze robi po prostu. Okay. I... Piotruś, nie rań mnie. Bardzo mi to naprawdę boli. Ja po prostu chcę twojego bolca do dupy i... Nie, boję. Dobra, czy masz jakieś pytanie? Ej, rozumiecie, o co mi chodzi, kurwa? Dziękuję. Dzięki Tomek za to spanikowane ucho zaczęło krzyczeć, że rozłączamy. Rozumiecie? Tutaj, tak. Pozdrawiamy stream Bandury, na pewno się pewnie wszyscy tam cieszą, kurwa. Spokojnie, jutro Twitch TV Shelly oficjalnie, zapraszam serdecznie. Tomka, kurwa, wyjaśnimy sobie wszystko. Czy to było bardziej cringe'owe, czy rażenie się prądem na konferencji? Jak myślisz, Ulf? Myślę, że ten telefon jest Telefon przebił. I z tego, co się dowiedziałem, takie telefony będą rozłączane. Tak, będzie rozłączać reżyserka. Tak tu na uchu jakby dużo decybeli się działo, tak ogólnie. Nagle było Ja tylko usłyszałem Tomek, już wiedziałem, kurwa, o co chodziło. On mnie gnębi, człowieku, cały czas, hopie. Ja się sam poczułem, jakbym Twitcha miał w uchu, nie? Naprawdę, poczułem się, jakbym miał... Ja go wyciszę na Discordzie, goście mu zakładają nowe konto. A dlaczego aż takie emocje to w tobie wzbudza? No bo on cię celowo sprowokował. Ale ja nienawidzę czegoś. Jak cię ktoś podrywa, tak? Nie lubisz tego? Nie, ja nie lubię, kurwa, jak facet do faceta. Nie lubię takich rzeczy. Czyli nie tolerujesz tego? Nie, że mogą sobie robić, co chcą, kurwa, między czterema ścianami. Ja w chuju to mam. Wyjebane mam, ale ja nie lubię, jak ktoś do mnie takie rzeczy, kurwa, gada. Ja jestem... Nie jestem tolerancyjny, ale kolorową masz tutaj, proszę bardzo, kurtkę. Bo ja tu jestem, chłopie, wiesz. Tolerancyjny jest drip, jak możesz. Dobrze. Versace drip. Dobrze, w porządku. Interesuje mnie, co wy sobie myślicie, bo jest teraz głośno na temat... Niektórzy nazywają sojuszem, niektórzy paktem, niektórzy monopolem. Nie wiem, czy jakby o tym słyszeliście. Że w połączeniu generalnie. Tak. Cloud, Prime i Fame, a propos gaz i tak dalej. Tak. Ja uważam, że to jest złe dla zawodników, dobre dla federacji, bo... No tak, będą wymieniać zawodnikami, ale... Ale i kwestia tego typu, że federacje będą między sobą wiedziały, jakie stawki... Jest trochę regulowanie cen, nie? Nie, w niektórych sektorach jest nielegalne. To oni teraz tak będą. Znaczy pytanie... Ale myślałeś, że będzie pytnie i będziesz walczyć coraz na innej gali. Wchodzić w drogę, nie? Na przykład jak dzisiaj mamy Cage, to nie zrobi ktoś inny. No, ja kiedyś miałem taką sytuację, że miałem jakiś program i mój koleżka Lizak też miał, nie? Nie mogłem jechać do niego i z nim nagrywać jakiegoś materiału. I fajnie, że się dogadują, bo też wiesz, ja jak jestem na innych galach, to też próbuję nie promować innych federacji, a teraz jak już wszystkie federacje się dogadają, to nie będę miał problemu z tym, żeby zrobić na ściance jakiś... Też można zawodników wypożyczać między federacjami. Tak, to jest dla federacji o tyle, że będą mogli pilnować dotrzymywania umów. Ja na przykład uważam, że umów się dotrzymuje, nie? Że nie będzie takiego ziomka, co ma umowę na 3 walki w Fejmie i skoczy sobie nagle po pierwszej do Prime'u czy odwrotnie. Tak, to jest akurat zdrowe i to jest git. Tak, jeszcze jedno pytanie w tym temacie. Zaraz też mamy telefon na linii, bo jest Bandura, ale poproszę ja Bandura. Jeszcze minutę. Ciekaw jestem, czy wy mieliście takie sytuacje, że faktycznie negocjowali z 2-3 federacjami naraz i to dobrze wpływało na stawki wasze? Ja tak miałem. Tak? Oczywiście, chyba. Tak. Było przebijane faktycznie, że jedna federacja daje kwotę X, później daje 2X. Tylko z jednej federacji. No jak jesteś, wiesz, jak robisz biznes, to zbierasz oferty z całego rynku. Od tej federacji najmniej poważanej do tej najbardziej. No i patrzysz, co ci się najbardziej kalkuluje. Czyli ja miałem w momencie, gdy negocjowałem swój pierwszy kontrakt federacji freakowej i... W momencie, kiedy już stawka była bardzo podbita, Federacja Fame po prostu się dogadała z tą federacją i było to na takiej zasadzie, że będę mógł walczyć zarówno w jednej, jak i w drugiej, bo tak to federacja chciała mnie na wyłączność. Mhm.
Okej, okay, czyli gdzieś tam zluzowali temat i ty się mogłeś... Dogadali się między dogadali sobą. Się. Mhm. Ktoś komuś tego zawodnika... Tak, no tak ty raczej... Dla niektórych zawodników na pewno to jest fajne, bo mogą w sobie tak naprawdę też mieć wrogów w innych federacjach, nie? Tak, a ty powiedziałeś, że i z tymi bardziej poważanymi... Na Natan to jest raj. No? To która jest bardziej poważana, która mniej? Nie wiem, to ludzie by ci musieli odpowiedzieć. Myślę, że każdy ma jakąś zamiarkę. Dyplomata. Dobra, odbieram. Nie, no była to taka gala z materacami, nie? Była gala z materacami. Real Dużo. Halo! Odbierzmy telefon od Bandury. Halo, halo. To wy dzwonicie. No tak. Siema, Bandy. Siema, Bandy. Czemu nazywasz kolegę Tomka? Czemu ty mnie ty gnębisz tym kurwa Tomkiem? Ale ja żadnego Tomka, stary, ja nie dzwoniłem, nie znam żadnego Tomka. Jak ty cały czas mnie tym Tomkiem gnębisz, kurwa, chłopie. Ja nie wiem, gdzie jest człowiek. Jak on mi się, kurwa, jak ja wejdę do waszego Discorda, to pierwsze, co słyszę, to kurwa Tomek. Ja nie zapytasz z serki, czy zrobi herbatę? Masakra, chłopie. Tak, weźcie tego Tomka, wypierdę, ja nie wiem... Chłopie, dajcie mi jego zdjęcie w ogóle, ja chcę zobaczyć, co to za gość jest. Ja pierdolę. A czyli jednak jesteś trochę zainteresowany jego zdjęciem. Chcę zobaczyć, co to za gość. Jak już może warto zobaczyć, nie? Kurwa. Nie będzie radki w ciemno. Tylko jak ci Tomek wyśle zdjęcie, które byś niekoniecznie chciał. No. Może nie chcę żadnych zdjęć, ja chcę tylko jego mordę zobaczyć. Tomek, ale może Tomek ma nieatrakcyjną twarz, a będzie się chciał pochwalić czymś innym, nie? Ja chcę zawiedziony ziomuś. Zawiedziony Tomuś. Zawiedziony Tomuś. Ja nie chcę zawiedzionego Tomusia, nie chcę. I chuja. A jak ci byś też szczęśliwego Tomusia? Halo? W robocie jestem, co chcecie? Dobra, czemu z Szelim? Kto wyszedł z propozycją i jak wy nie macie kosy ze sobą? No chyba ja. Ty wyszedłeś. Chyba ja, nie pamiętam dokładnie czemu z Szelim, no bo ja chcę się bić tylko z dobrymi zawodnikami. W mojej wadze też mało jest zawodników. Ja ze sportowcami na razie myślę, nie myślę nawet o walce ze sportowcami, więc postanowiłem, że fajnym freakiem po Alanie, który też był bardzo mocno doświadczony, będzie Szeli. A bo formuła to jest boks, no to jest chyba mocno pod ciebie, nie? Czujesz, że... W małych rękawicach. Nie, no przecież ja nie trenuję, kurwa, 5 lat boksu. Ja tam całe życie coś trenowałem, ale to nie w zasadzie, że ja byłem bokserem. Po prostu tata mi robił tarczę w domu czasami i 2 lata trenowałem tajski boks i może z pół roku chodziłem na jiu-jitsu, a tak poza tym to bardziej jestem samoukiem. Także okay. Bez przesady, że jestem jakimś profesjonalnym bokserem, bo nie jestem. Zresztą zaraz zobaczysz moje zdjęcie przed walką z Alanem i po walce z Alanem. Jak miałem 130 kilo i smarowałem się 50 rzeźnickie. Także proszę ze mnie tu nie robić. Ja byłem rugbistą. Ja jeżeli chodzi o sport, to byłem rugbistą. Faktycznie byłem sportowcą, byłem rugbistą, ale nie byłem fighterem. A jak oceniasz szanse swoje? No Szeli, wiesz, jak ma kowadło w łapie, on jak trzaśnie, to może zgasić światło. Ale ja też mam kowadło w łapie i robię z zawodowcami i mówią to samo, także jeżeli bym nie był pewny tego, że wygram, to nie brałbym takiej walki. Lubię wyzwania, myślę, że to waga ciężka, łeb może spać po jednej, po drugiej stronie, zwłaszcza, że ja do walki wnoszę ponad 10 kg więcej niż do poprzedniej. Mam 107-8 kilo, więc tak... No ja prawdopodobnie jest 8 kilo mniej niż mniej. Do wcześniejszej. Okej. Okay. No dobra, czyli u was w ogóle jest zero złej krwi, zero tematów do przedyskutowania. Ja nie chcę, ja w ogóle nie chcę robić walk, gdzie będę się z kimś wyzywał. Ja, tak jak mówiłem, nie potrzebuję tego. Ja chcę dawać fajne walki, ja chcę dawać naprawdę zajebiste show na sektorze, chcę sprzedawać sektory pay-per-view, chcę dawać show w klatce i moim widzom, żeby mieli co oglądać jako taki dodatek i nie jest mi potrzebna żadna spina z nikim. Bandy, a powiedz mi, czy ty podtrzymujesz słowa, że Alan Kwieciński jest 2 ligi nad Szeligą, jeśli chodzi o umiejętności? Technicznie tak. Okej. Okay. Technicznie tak. Jak siłowo, się Piotrek do tego odnosi? Na pewno ma wyjebanie Szeli prawdopodobnie większe niż Alan, ale uważam, że Alan, no, co by nie było, gdzieś tam ten K1 trenował pół życia, gdzieś tam jakieś kadry chyba, czy coś, jakieś wicemistrzostwa, czegoś, kurwa, i tak dalej, więc uważam, że technicznie na pewno jest dużo lepszy niż Szeli, ale Szeli jest mocniejszy, jeżeli chodzi o siłę ciosu, nie? I gasi te światło, no, Alan chyba jeszcze nikogo nie zdokautował. Wiewióra, ale to... Wiewióra znokautował. Wiewióra, no. Ale tutaj, okej. No ale Alan też jest z tej niższej wagi, nie? On dobijał do mnie. Tutaj Szeli jednak to jest naturalna waga ciężka, więc myślę, że będzie dobrze. Nie, no musi być dobrze. Jak no dobra. Przygotowuję się jak najlepiej potrafię, no i tyle.
Dobra. No ja tak samo, ja powiem tak, mieliśmy walczyć w listopadzie, ja jestem gotowy na listopad, a bijemy się w grudniu, także ja mógłbym wyjść za 20 minut do ringu. No to bardzo mnie to cieszy. A ja rzuciłem jednorazówki, także z szacunku do ciebie również to zrobiłem i... Mordo, to jest tak, że trener Mirek ci kazał? Stary, bo nie zmienia się planu, ty powinieneś jarać teraz, wziąć takiego wejpa człowieku wielkości puchodzika i zajebać... Bucha, stary, żeby ci nie, wszystko bo kaszle opucza. Cały czas, kurwa, odrywam nie, się coś. Nie, właśnie to jest dobrze. Właśnie tak kaszlesz, to jest dobrze. Trać, to kurwa, dam to dobrze. Serio. A może mu wyślesz parę jednorazówek? Nie, już tyle. Koniec z jednorazówkami. Cieszę się, że będę pierwszym przeciwnikiem dla Piotra Szeligi, dla którego rzucił jednorazówki, bo jeszcze ostatnio mówi, nie ma chuja, wszystko rzuciłem, tylko nie tą. No, a teraz rzuciłem już wszystko, kurwa. I chuj. I wychodzimy robić robotę. Dokładnie. Dobrze, dziękujemy Bandi w takim razie. Udanego streamka i pozdrawiamy twoich widzów. Bok stop! Bok stop, tak kurwa, co jest? Żegnam. Trzymaj się. Tak. My przypomnimy wam tylko widzowie, że jeżeli chcecie właśnie obejrzeć walkę Bandury z Szelim, no to kupujcie bilety na Fame MMA TV. Nie mam informacji, ile tam ich jeszcze zostało. Ostatnio było około 30%, więc teraz szybko. Teraz jest 20%. Topnieją, teraz jest ja 20%. Mam informację. Masz informację? No. Super, to jest 20%, więc się spieszcie. W takim razie. Na walkę trzeba będzie czekać długo. No. Ale może nie być długa. No właśnie, to jest twoja, to nie jest twoja pierwsza walka w boksie we flikach? Pierwsza walka w boksie. Pierwsza. No. Jak ty się czujesz w tej formule? Kurwa, powiem ci ogólnie, że średnio, bo ja lubię używać nóg, ja lubię kopać po prostu, nie? Ja dużo akcji miałem takich, że zaczynałem kopnięciem i dopiero wchodziłem z ciosami. A teraz no muszę troszkę jakby przewartościować to i w ogóle nie myśleć o tym, żeby kopać, ale czasami mam tak, że na przykład coś robię i sam chcę kopnąć, nie? No, cały czas to muszę z głowy gdzieś tam no, po prostu... Się nie pojebało na walce. Żeby się nie pojebało na walce. Żeby nie trzeba było zmieniać formuły i pamiętaj, nie wychodź z klatki. Jak no, nie. Ale nie, słuchaj, ja też myślę o tym, żeby nie przewracać. No, ale to jest przejebane, naprawdę. No. Bo, wiesz, kurwa, nie gryź bramie. Widzisz, bo na spadniku się możesz skontrolować, w klatce czasami... I puls, to jest najgorsze. Ta. Wiesz, ja mam tak, na przykład jak ktoś podejdzie za blisko do mnie, nie, i widzę jego nogę, że jest nawet... To chcesz? To chcę od razu wziąć za kurwić po prostu. Przejebane stać przed sobą w kolejce w bramie. Tak jest. Dlatego mówię, ale teraz mamy kilka akcyjek, tak tu Daru Lew ma tam z Szanghaju czy skądś. Ja tutaj mam od Mirka kilka akcji z Wilanowa, także... Z Nepalu. Z Nepalu. Także a ty nepalisz? Ja nepalisz. Michał, robiłeś jakieś sparingi bokserskie z Piotrkiem? Takie w formie zadaniowej. Zadaniowej, jak oceniasz? Spoko? Da radę z Bandurą? Czy nie wiem, jak Bandura się rusza, no co mam powiedzieć? Widziałeś walkę z Alanem jego? Nie. A, nie widziałeś. Z Kwiecińską nie widziałem, ja nie oglądałem jego walki. Okay. Bo dla mnie są nudne walki i nie, inaczej. Nie oglądam walk Kwiecińskiej, dlatego że później musiałbym sobie oko wydubać, bo tak bym był zazdrosny, nie? Rozumiem. A będziesz chciał się z Alanem na którejś gali? Ja nie, czy będę chciał? No. Jeśli federacja da taką propozycję, to pewnie ją przyjmę, bo uważam do tej pory, że Alan nie jest dla mnie wyzwaniem. Jest to dla ciebie easy money. Dokładnie tak. W każdej formule? W każdej formule, no jak wymyśli jakieś dziwne rzeczy, no to pewnie nie. Ale jestem w stanie przyjąć jego warunki, jak on mówił, K1, duże rękawice, tylko że waga, jeśli chodzi o taką walkę, nie może być poniżej 93 kg, bo ja na nie schodzę. Boję się, że coś może mi się stać po drodze, czy... Kwestia zdrowotności po prostu. No właśnie. Okej. Ale bardzo chętnie. Spoko. Czy jesteśmy zresztą w stanie się... Zresztą on, on mi mówi, że dziękuję ślicznie. O, ale piękna herbatka tutaj idzie. Dziękujemy. Że to dzięki niemu znalazłem się we frikach, to będzie miał szansę, żeby zakończyć tą moją karierę, żeby mnie z nich wyrzucić. Nie? No, ale on z Dominikiem, z twoim teraz aktualnym przeciwnikiem, się sprawnie rozprawił bardzo, nie? No tak. No. Bo że walczyli w MMA. No tak, to nie jest dla Dominika ta pierwsza jego ten... No ale ja to się dziwię, że wiesz, po walce w MMA federacja daje mu walkę w formule, która jest dla niego bardzo przychylna i którą robi od początku. Bo ja nie wymagam tego, żeby federacja dawała mi walki w formule MMA. On teraz ma pretensje, że ja gdzieś tam chciałem tą walkę w tajskim, później nie chciałem, teraz walczymy w boksie. Ja uważam, że to jest... Czy boks jest fajnym kompromisem, tak? Bo ale jakby... kompromisem dla kogo? No bo jakby dla ciebie główną jakby taką formułą jest MMA.
Tak. Dla niego jest... Za pasję i jiu-jitsu. Dokładnie. No. Dla niego jest jakby on Muay Thai bardziej czy kickboxing. To kopane w każdym razie. No. No, więc boks jest taki, że... No to czyli on to tłumaczy tak, że jemu zabierają nogi, a mi zabierają parter. Tak. Tylko on zapomina o tym, że jeszcze jak jemu zabierają nogi, to ja też nie mogę go pać. No to prawda. Zabierają mi zapasy i zabierają mi jiu-jitsu. Zostaje formuła, w której każdy uważał, że ja jestem najsłabszy. Okej. Okay. To dlaczego wiesz, to jest moje zdanie. Mhm. Jego zdanie na pewno będzie zupełnie inne. No. Znaczy, ja myślę, że Alan w przypadku takiej walki by nie odpuścił nóg, że on by musiał mieć nogi. Tak mi się wydaje. No a słuchaj, Alan, jeśli chodzi o zawodnika K1, nie jest na takim poziomie, jakim jest Zadora. No. No to jest pewne. No i to no, wiesz, mogę o nich samych mówić, osiągnięć na pewno. Mogę mówić o nich wszystko, ale nie będę mówił, że... są w tej, czy w tamtej formule słabi. No. Uważam, że na przykład Kwiecińska, ja jestem lepszym zawodnikiem, jeśli chodzi o K1. A jeśli miałbym mówić o Zadorze, no to już bym powiedział, że mam inne argumenty, które mogą przeważyć i dzięki nim mogę wygrać tą walkę lub wygram tą walkę na takiej zasadzie. Uważam, że jest lepszym zawodnikiem w K1, zdecydowanie lepszym, dlatego walczyli w MMA. Okej. Okay. Do tego jeszcze na pewno będziemy chcieli wrócić, bo ja dostałem informację, że za 7-8 minut będziemy się mogli z Dominikiem połączyć, więc ja bym chętnie was skonfrontował, a teraz wróciłbym do ciebie, Norbert, bo ty często, jak mówisz o swojej karierze właśnie, to wracasz mimo wszystko do tego pierwszego okresu i ja jestem ciekaw, jak ty psychicznie masz przepracowany ten dawny okres, bo szczególnie jak mówiłeś o walce z Ksajo, ty powiedziałeś coś takiego, że to nie jest tak, że jego stricte mógłbyś się jakoś obawiać, sportowo czy cokolwiek, ale strasznie ciebie psychicznie ta widownia z Twitcha jakoś, wiesz, że się jej obawiasz. Że się jej obawiasz. Tam robi podpierdolkę. Często... Ale oni Norberta nienawidzą. To jest to. Wiesz, ja próbowałem niejednokrotnie z widownią z Twitcha na swój sposób zbić piątkę, jakby wyciągnąć rękę i zrobić jakieś pojednanie z tą publiką, aż w końcu doszedłem do wniosku, że to totalnie nie ma sensu. Z czego to wynika twoim zdaniem? Co? To, że oni tak na ciebie są, że to jest, wiesz, tyle lat. Znaczy, na pewno zaczęło się to od moich błędów. Mhm. I to nie tak, że ja nie widzę w tym swojej winy. Oczywiście, ona jest. Ale to, że jest w tym moja wina, nie jest usprawiedliwieniem do gnębienia mnie przez tą publikę przez lata, bo inaczej się tego nie da nazwać. Nie chcesz robić z siebie ofiary, no ale kurwa, no czym innym jest chodzenie i jebanie typa, jebanie jego laski, jebanie go na wszystkie możliwe sposoby. No nie czujesz właśnie, jak reagujesz na to, to są ci ludzie, którzy będą jeszcze bardziej ci dokręcać śrubę? Oczywiście, że tak. No. Oczywiście, że tak. Dlatego wyciągam wnioski, które miałeś okazję obejrzeć przed chwilą. No ale widać, jak się z tobą rozmawia. Takie mam wrażenie przynajmniej, nie? Że wykuł na pamięć. Boli cię to, że czujesz, że wiesz, znaczy, nazywasz to mocnymi słowami, wiesz, gnębienie mnie. No bo tak, no bo a jak mam nazwać? Nie wiem, ale wiem, że to słowo ich prowokuje. Mówi, co, jak to my gnębimy, nie, my sebekę robimy. I już no to spoko, no, ale ja uważam w dalszym ciągu, masz emocje do że... No to oczywiście, że mam emocje, jestem człowiekiem, mam emocje, to jest normalne, nie? Jakby, czekaj, wróćmy do początku pytania, bo zgubiłem trochę wątek. Początek pytania, bo ja właśnie zapytałem. A jak mam to przepracowane, że ty się obawiasz właśnie, no, że... A, że się obawiam konfrontacji z publiką, wiesz, raczej. Aha, wiem. I czy nie czujesz, że przez to cały czas wraca? Próbowałem jakby... w jakiś sposób pojednać się z tą publiką, co nie wypaliło i co też uznałem, że okej, nie ma sensu znowu próbować, bo po co mam się skupiać i jakby podlizywać nawet publicę, która mnie nie lubi, skoro ja mogę zbudować nową, skoro mogę od tej publiki się odciąć i ja nie muszę być z kimś, kto mnie nie lubi. Mhm. Nie muszę być wśród ludzi, którzy mnie nie lubią. Mogę znaleźć innych kolegów, w cudzysłowie mówiąc, i znalazłem innych kolegów na YouTubie. I teraz wracanie do, no, posługując się dalej tą metaforą, starego towarzystwa, zwracanie do starych nałogów, do starych reakcji, do starych zachowań, do których ja nie chcę wracać. Bo uważam, że zrobiłem zajebisty progres, niepodważalny progres, odkąd odszedłem z Twitcha i nie chciałbym robić regresu, mieszając się znowu z tą publiką. Nie chciałbym, żeby moja nowa publika została, po raz kolejny metafora, zainfekowana starymi zachowaniami, czy to ze strony publiki, czy nawet moimi. Nie chcę wybuchać przy nowej publice, chcę być, wiesz, normalnym, fajnym gościem. I nie po to odciąłem sobie nogę, bo odejście z Twitcha było odcięciem sobie nogi, na której kurwa stałem. Ja zarabiałem z tej platformy, stary. To nie był taki, wiesz, prosty skok. Przejść sobie z Twitcha na YouTube'a i ja wiedziałem, że mi się uda. Nie wiedziałem. Odszedłem z Twitcha, na którym, wiesz, dalej miałem w chuj umów partnerskich. Może publiki już tam nie miałem dłużej.
To jest prawda. Oczywiście na swoich ostatnich dniach na Twitcha miałem, ale dobrze zarabiałem, bo byłem obstawiony umowami. Mam sprawną agencję, dobrze mnie obstawili. Mógłbym sobie tam spokojnie siedzieć pół roku, rok. Kto wie, może dwa, trzy, może bym sobie nawet zasięgi na Twitchu odbudował. Ale ja uciąłem sobie nogę. Nie, dzięki, Szeli. Ja już tam nie chcę, dziękuję. Może kiedyś, wiesz, może kiedyś, jak, nie wiem, dojdzie do jakiejś maksymalnej eskalacji, może kiedyś, jak dojdzie do tej walki z Ksajo, to może kiedyś no te emocje czy... we mnie i w publice się uwolnią i jakby zostaną w jakiś sposób inny przetrawione. Na ten moment takiej możliwości nie widzę. No. Bo to sobie odciąłem nogę i wyrosła mi kolejna, żeby jakby do tej starej nie wracać, wiesz. No, ale nie czujesz, że przez to tą walkę z Ksajo tak będziesz odwlekał i odwlekał i że to się ale nie wydarzy? Nie, ja nie mówię, że ona się nie wydarzy. Ja, jeżeli mamy walczyć w MMA, okej, walczmy w MMA, możemy to zrobić. Jeżeli mamy walczyć w K1, też jestem w stanie to zrobić, tylko za wyższą stawkę i potrzebuję troszeczkę czasu. Bo stójka, wiesz, łatwo wpierdolić na Twitchu ludziom w głowę, że a, przecież MMA to też stójka. Chuja prawda. Stójka w MMA jest zupełnie inną stójką niż stójka w K1. Zupełnie inną stójką. Zresztą, nie wiem, panowie, wy się lepiej znacie na sporcie. Ja o tym mówiłem. No to jest, tak. To jest kurwa to samo, stary. Że jak ćwiczysz MMA, to możesz się z kimś bić w K1, bo przecież ty też kopiesz i bijesz. Nie, ale jak jesteś Ksajo, to bardzo łatwo coś takiego powiedzieć swojej publicy i to dobrze brzmi jako narracja. To dobrze brzmi jako narracja i to się przykleja, on o tym wie. Ale to jest zupełnie inna stójka. Ja na taką stójkę też się mogę pisać, ale nie teraz. I nie za te same pieniądze, co MMA. Bo popatrz, ja chcę być zawodnikiem MMA. No. Ja chcę być zawodnikiem MMA. I gdybym miał zmieniać formułę na jedną walkę, na jednego przeciwnika, to mnie też to kosztuje poświęcenie, mnie też kosztuje to pieniądze. Ale czy jak chcesz być zawodnikiem MMA, to czy to freak fighty są jakby dobrą drogą? Freak fighty są pod to, żeby wiesz, robić show, dymy, fajne, ciekawe zestawienia. Bo powiedziałem ci, że ja mam swoją drogę. Nikt mi nie będzie narzucał mojej drogi we freak fightach. Moja droga jest taka, że chcę być freak fighterem bijącym się w MMA, pokazującym ludziom zajebistą metamorfozę, pokazującym swój kurwa tytułowy reborn. I jeżeli komuś się to przyklei, nawet jeżeli to będzie 5, 10, 15, 50 osób, zajebiście. Takie świadectwo chcę dawać, tą drogą chcę iść. Dawaj, chodź, zagramy w Lola na Twitchu. Dawaj, kurwa, hopy, normalnie. Ale myślisz, ja że... Ja poczekaj, bo ja mam pytanie. Ja mam zawsze pytanie, ale... bo on mówi, że nawet jakby 5-10 osobom się to przykleiło, to będzie fajnie. Ale czy federacji będzie się to składać? No bo każdy mówi tutaj, że musi być jakiś konflikt i najlepiej tak, sprzedają, z prostego względu. Sprzedają się walki, gdzie jest jednak ta zła krew. Okej, no to teraz... Myślisz, że to się zmieni? Słuchaj. Każdy freak fighter ma jakiś swój rezon również ze strony biznesowej przez federację. Są krzykacze, którzy mają napędzić tłum, którzy mają ściągnąć ludzi kontrowersją. Znasz takich? Słucham? Znasz takich? Pierwsze słyszę. Krzykaczy? Nie, no nie wiem. Słuchaj, mnie tacy omijająco pokazały ostatnie telefony, więc może nie będę wywoływał wilka z lasu. Ale są też zawodnicy bardziej wizerunkowi, którzy mogą dobrze wpłynąć na wizerunek i federacji, i freak fightów. I takim zawodnikiem chciałbym być, którym, gdzie oni, jakby wiesz... Często rzecznicy prasowi federacji mówią, my skłaniamy naszych zawodników do przemian. No. To nie tylko tak, że my jesteśmy patologią. Proszę bardzo, dzień dobry, jestem, przemiana. Uważam, że federacje potrzebują również zawodników takich jak ja dla dobrego świadectwa. I ja nie mówię, że jestem krystaliczny, nie mówię, że kiedyś nie wybuchnę, ale uważam, że nie jestem też krzykaczem i wypadam całkiem nieźle. Okej. Ale że się wykuł tego wszystkiego, kurwa. Nie, mordo, ja dyplomata. Ja dlatego chcę walkę z Ksajo, wiem, że on mógłby z ciebie wyciągnąć to stare starego Disa. No. Może by mógł. Może by mógł. Ja na pewno nie chciałbym tego robić. Za odpowiednie pieniążki wyciągniemy wszystko. Mówi się tak. Nie, to nie jest rzecz pieniędzy. Uderz w stół, a nożyce się odezwą, a do nas na linię odezwał się Alan Dzieciński. Halo. Halo. Siema. Cześć, Alan. Co tam? Siema. Gadaliśmy, bo jest teraz Cage. I, tak. Siema, Uzi. Co tam? Cześć, Alanik. Gadaliśmy z Pastą o walce, o potencjalnej walce z tobą. I powiedz mi, jak ty byś się zapatrywał na taką walkę i w jakich warunkach by ona musiała być? Ja powiedziałem już, że... Prędzej czy później dojdzie do tej walki. Ale zadaj mu to pytanie jeszcze raz, bo on nie wie. Na jakich warunkach by musiała być ta walka postawiona? Na K1 na dużą rękawicę. A jaka waga? No z tego 9-3, tak jak chcesz. Twoja waga. Idę na twoją wagę, ty idziesz na moje... A czemu duże rękawice? Ja nie muszę iść na twoje. Dla mnie to są warunki, które bardzo... Mogę mówić teraz bez problemu, bo myślę, że jestem pewny, że trener by to zaakceptował. To są realne, jest to realne i myślę, że można by było to zrobić. Bo niżej tak nie zejdziesz. A Alanik, a małe rękawice? Czemu duże chcesz właśnie? Bo jak zejdzie gdzieś tak do 8-0, do 8-3, do 8-2, no do 8-0 jak zejdzie, wtedy mogę robić. Ale wiesz, że to jest fizycznie niemożliwe, nie? No. Czemu niemożliwe jest?
No myślę, że... Bo kiedyś jaka jest twoja naturalna waga? Wagi 85 kilo i 2 lata nie walczyłem. No to widzisz. To do 8,4 nie zejdziesz, to widzisz, do 8,4 nie zejdziesz. Moja kategoria to 7,7-8,4. Więc jeżeli chcesz wyższą wagę, to robimy rękawy K1 do dziesiątki. Ale tak? ja mam wyjebane twoje zdanie i tyle. Albo idziesz kurwa, albo idziemy tak, albo... ja mówię, że ja mam wyjebane, w jakie będą rękawice. To robimy normalnie dziesiątki, K1 i tyle. Tyle. No dobra, Alanik, no to dzięki, że znamy twoje szybkie stanie. Szybkie negocjacje, to bardzo dobre negocjacje, jednakże przegadaj się jeszcze, ja się te małe rękawice. Ja się po prostu go nie boję, bo wiem, że dużo o tym mówi, że jestem obstrańcem, no dalej. Nie, obstraniec z jego klubu to jest jeden, kurwa, farmazon, to jest jeden obstraniec, największy, kurwa. Ale po co, kurwa, zaczynasz kogoś obrażać, no? Słuchaj, rozmawiasz ze mną, a nie rozmawiasz z kimś innym, nie? No, bo wiem, że to obstraniec, mi tyle. Ja mogę równie dobrze powiedzieć, że ty też jesteś obsraniec, bo nie chcesz małych rękawiczek. Nie, absolutnie. Alanik, powiedz mi, tych słów? Jak ty się zapatrujesz na to, że Pasta powiedział, że nie może oglądać twoich walk, bo musiałby sobie wydubać oczy? To kurwa, ja nie mogę jego kurwa walk oglądać, jego kurwa kejdżów. Tak samo, bo to tak nudne. On kurwa gada jakiś flegmatyk jebany, nie? Jest flegmatykiem dla mnie i tyle. Nie potrafi kurwa nic po prostu. No. Jedynie co wejdzie tam, coś tam pobije. No. Ale jego walki są tak nudne, że to się dopiero kurwa chujowo ogląda. Nie masz racji. Mówię jak do konia po prostu. Słucham? Tyle. Słucham? Jazda. Dobra, dziękujemy. Alanik, dziękujemy ci za telefon. Miłego wieczoru. Trzymajcie się. Pozdrawiam, hejo. Hej. Elo, i ja... Mam informację, że powinniśmy być w stanie też do Dominika się dodzwonić. Tak. Ja bym bardzo chciał. Też bardzo chciał. 21:30 miał zakończyć trening. Tak, więc już 4 minuty, no to mam wrażenie, że wystarczająco, żeby się żeby odebrać. Tak, więc mam nadzieję, że się uda. Wy panowie powinniście zrobić tego live'a, mam wrażenie. W sensie, bo ja przed programem miałem... Ja bym sobie pierdolął z nim normalnie live'ika, tutaj ten, hopie. Bo ja na początku zobaczyłem... Na dżunglę. Czyli nic personalnego, ale ja po prostu jak się pojawię na Twitchu, tam będzie kurwa niemiło. Ja nie lubię spędzać czasu w niemiły sposób. A z czemu tam trzeba się skonfrontować właśnie? Ale nie, stary, ja zrobiłem sobie live'a powrotnego na Twitcha, próbowałem, wiesz, jakby się skonfrontować i to nie był najmilszy live na świecie. Co można musiałem parę razy zagryźć ząbki. A, to taka pierdółka, nic specjalnego, nic szlachetnego. A, myślałem, że to jakiś topas, kurwa. Nie, no, bo ja... stary. To długa cringe'owa historia, nawet nie chcę przeczytać na wizji. Ja właśnie przed programem miałem taką przekminę, że w gruncie rzeczy was, jeżeli chodzi o ten hejt w internecie, no to trochę łączy jakby ta historia i te wybuchowe charaktery, tylko że właśnie ty, Piotrek, wybrałeś taką drogę, żeby być sobą, żeby jakby dalej się, wiesz, próbowałeś być świętym Piotrem, ale o, nie. Tomek, zrobisz to coś, nie, nie na Amerykanie. Ja jestem prowadzącym, to ja zadaję. Szykuj się na shield basha, będzie odbijany. U mnie to jest tak, że wszystko zależy od sytuacji i okoliczności. No. Jest taka trochę akcja, reakcja. I zależy od, nie wiem, od tego, jak się czuję, jak, czego ode mnie wymaga sytuacja. Na tym to polega, bo tak to ja po prostu jestem sobą, mówię, co myślę, robię, co robię. Amerykański luz. Jak się komuś to nie podoba, to jest jego problem, a nie mój. To ze mną to jest tak, że ja po prostu... Troszeczkę sobie podrosłem i zacząłem dokonywać świadomych wyborów. I zastanowiłem się, czy chcę być gościem, który siedzi i się wkurwia przy lolu i robi coś, co go wkurwia, czy chcę sobie wybrać inną drogę i prezentować inne postawy. Ale przecież te gry, one są takie piękne właśnie dlatego, one bo są się stare, piękne, ale... Trochę tak, tylko gorzej, jak właśnie... potem na te ludzie jebią, no nie? Jak ci ktoś krzyczy na ulicy, jebać cię. To wtedy to jest już kurwa słabe. To podchodzisz, słabe. Kurwa, takie... listwa i tyle, no. Kurwa. Ale co, chcesz mieć takie sytuacje? Lubisz mieć takie sytuacje? A ja nie miałem takich sytuacji, żeby... No ja miałem. No to kurwa, no to musisz przyjebać trochę i zaraz nie będziesz miał. Nie potrzebuję przyjebać, żeby takie sytuacje prostować, mam nadzieję. A to chopie, ludzie jak będą chcieli, to ja i... prostujesz. Podchodzę do gościa i mówię, przepraszam, że mnie obraziłeś. No. Dokładnie to robię. Czyli kurwa, jak pan Jezus, kurwa, daj sobie, jak daj go liścia, to wystaw drugi...
O, to wystaw. Najważniejsza w mikroport morda. To wystaw drugi kurwa policzek, tak? No nie, 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 będę, nie, nie jestem jakimś wybitnym fighterem i nie chcę też robić z siebie plastikowego kozaka na wizji, ale jestem mężczyzną. Jeżeli z taką sytuacją się spotykam, to reaguję na nią tak, jak mężczyzna powinien. No szczególnie to, jak jestem. Czyli jak mężczyzna powinien. No chcę. Możesz zostawić, Piotrek, tą gąbkę. No, odłóż gąbeczkę. Czyli w jaki sposób? To reżyserka prosi, więc no, pewnie źle brzmi. To zależy od sytuacji, czy ktoś mi krzyknie, wiesz, i odteczy, czy jestem sam, czy towarzyszy. Słychać mnie? Jest okej, tak. Alfa Delta, Alfa Foxtro, słyszycie mnie? Dobra. Jest okej, bo tu mi się podoba ta konwersacja między wami. Tak. To zależy od sytuacji, w jakiej się znajduję i od osób, z którymi się znajduję. Jeżeli jestem dziewczyną, a zaczepia mnie dwójka, trójka typów, no to trochę słabo narażać ją na niebezpieczeństwo. No tak. Miałem taką jedną sytuację, poprosiłem ją, żeby została w aucie, poszedłem sobie do kolegów porozmawiać, skończyło się na rozmowie. Jak jesteś osobą publiczną i dbasz o wizerunek, nie możesz do nikogo wyciągnąć ręki jako pierwszy. I niestety musisz czekać. Musisz czekać, czy ktoś cię popchnie. Niestety? Nawet jak jesteś osobą... Stary, no jak ja w takiej sytuacji emocje mi się tak gotują, że mam ochotę wywalić gościowi bombę. A miałeś sytuację... Ale poczekaj. No? Ja uważam, że nawet jak jesteś osobą niepubliczną, to nie możesz wyciągnąć do kogoś ręki jako pierwszy. Bo zazwyczaj to jest tak, że jeśli ty wiesz, że się dobrze gdzieś sobie radzisz i tak dalej, nawet jak ich jest trzech i oni ci ubliżają i podchodzisz do nich... i oni wyciągną do ciebie pierwsi ręce, to zazwyczaj się kończy tak, że każdy szuka tego, żeby wygrać tą sprawę i wtedy robią się problemy, że to z twojej winy i tak dalej, nie? No, masz rację. No. No ale co, z drugiej strony, kiedy spotykacie, inaczej, gdyby ciebie spotkała taka sytuacja, jak ty byś się zachował? Jaka po prostu sytuacja? Byś to olał, że ktoś ci krzyczy, no nie wiem, idzie sobie za tobą trójka typów i krzyczą, o, jebać pastę. Jebać cię pajacu, coś tam, wiesz. No. No jaka jest twoja reakcja? Poczekaj, bo próbuję sobie przypomnieć, czy miałem taką sytuację i wtedy bym ci odpowiedział, jak to wygląda tak naprawdę, bo ciężko jest powiedzieć teraz, jakbyś się zachował, bo to jest bardzo impulsywne. No. Ale Od ostatnio wielu miałem taką sytuację. To jest straszna pyta, stary, idziesz sobie z laską. No. Ostatnio miałem sytuację inną. Byłem w restauracji zjeść z moją żoną i z moim dzieckiem. I siedziała grupa ludzi. I oni spożywali alkohol i wiesz, jak to przy alkoholu, zachowywali się głośno i tak dalej. No i ja od razu, jak byliśmy w tej restauracji, zobaczyłem, co się dzieje, to poprosiłem, żebyśmy jednak usiedli na zewnątrz, bo było ciepło. No ale że kobieta zawsze wie lepiej, no to nie, zostajemy tu. No to siadłem tyłem do tych osób, bo nie chciałem ich widzieć, nie chciałem na nich patrzeć, bo wiedziałem, że to będzie wzbudzać we mnie agresję. No i siedzieliśmy, oni zaczęli krzyczeć to tamto i moja żona zrobiła następny błąd. Poszła do nich i poprosiła ich o to, żeby byli ciszej. I wtedy się zaczęło już nieprzyjemnie, bo on tam siedział, zaczął coś o mnie mówić, nie, i tak dalej. No i w pewnym momencie wstałem, poszedłem do niego i go zapytałem, czy ma jakiś problem. On tam zaczął wymachywać łapami i no i zwróciłem mu uwagę na to, że jestem po pierwsze z dzieckiem, a po drugie jestem z żoną. No i wróciłem, on dalej dartą mordę, to postanowiłem, że muszę wyjść z żoną i z dzieckiem. I powiem ci, że później zastanawiałem się, bo mnie to gdzieś tam podtruło, tak wewnętrznie, że nie doszedłem, nie wyjebałem mu w pysk, tak. Nie wyjebałem następnemu i tego typu rzeczy. Ale później sobie uświadomiłem, że o wiele łatwiej by mi było najebać im wszystkim, niż zachować to, jak się zachowałem. A na względzie miałem bardzo duże takie spostrzeżenie na to, że moje dziecko było bardzo zdenerwowane i już zaczynało płakać. Nie? Okay. Później, to nie jest koniec historii, bo po jakiś miesiącu, ja jestem taki, że jestem bardzo pamiętliwy i po miesiącu byłem w innym mieście obok, w Busku i trafiłem tego typa. I idę, on mi mówi, cześć. No to ja mu już wtedy byłem sam z kolegą, mówię, no ty chyba jesteś wariatem, że teraz mi mówisz cześć. No i on doszedł, mnie zaczął przepraszać, że on nie wiedział, kim jestem. Ja mówię, słuchaj, to nie ma znaczenia, właśnie, nie? Ja mówię, słuchaj, to, że nie wiesz, kim ja jestem, to mnie zupełnie nie interesuje. Najgorsze jest to, że spierdoliłeś się do typa, który był z dzieckiem i z żoną, ale ja cię bardzo przepraszam, ale ja twoich przeprosin nie przyjmuję. I teraz wiem, że za każdym razem, jak będzie mnie widział, to będzie dla niego gorsza nauczka, jakby dostał wtedy w pysk. Dlatego ci mówię, jak mniej więcej można się zachować, czy wiesz... Też nie wiem, jakbym się zachował, jakbym do nich doszedł, a któryś by wstał i wtedy by się zaczęła awantura, nie? No. To są takie sytuacje, powiem ci, naprawdę ciężkie, ale jako mężczyzna powinienem dojść,
przejść go w pys, tym bardziej, że wiesz, to było takie obrażanie. Dosyć, nie, no ja uważam, że zachowałeś słabe. Się gigagid i że total sigma. Byłem w sensie bardzo zadowolony bardzo z siebie. Bardzo trudno utrzymać ciśnienie w takiej sytuacji. Tak jak mówię, tym bardziej, jak masz przez tydzień tego, że mnie to mierziło, tym bardziej, że on jeszcze wyszedł za mną z tego lokalu i mówił coś, żebyśmy zebrali czterech kolegów i żebyśmy się ustawili po czterech. Ja mu odpowiedziałem, że ty jesteś takim zawodnikiem, że możesz wziąć tych czterech i możecie dostać w pierdol wszyscy. No. I zawinąłem się po prostu do domu, uciekłem. A to nie jest tak, że ty masz po prostu trochę inną perspektywę, bo wiesz, jak no. Jesteś w sportach walki tyle lat i wiesz, gdzieś tam wyładowujesz to się na tej sali, bardzo, nie musisz tak sobie niczego udowadniać. Tak, sporty walki bardzo uczą takiej samodyscypliny i tego, że nie musisz sobie udowodnić, że jednak byś go zniszczył i wytarł nim podłogę i tak dalej. Dokładnie. No. Tego mnie nauczyły sporty walki, bo ja w swoim życiu byłem bardzo impulsywny i niekiedy było tak, że no co jest dla mnie teraz takie złe. Niekiedy było tak, że nawet nie musiało dojść do takich tych, a my żeśmy już tam były jakieś rękoczyny. I dlatego wiem, że często było tak, że mimo iż ktoś ze mną zaczął, czy zaczął z moimi kolegami i później nawet ich było więcej, my żeśmy wygrali, to zawsze był ten taki sygnał, że to teraz my wam pokażemy i założymy sprawę, zadzwonimy na policję i tak dalej. A bardzo często jest tak, że pierwszy, który zgłosi to przestępstwo, to on ma rację, już jest wynoszony. Tak, no. Dlatego to są mega ciężkie klimaty i ja uważam, że najlepiej jak takiej sytuacji nie ma po prostu. No tak. No właśnie, a najlepiej też jak wy widzowie kupujecie bilety, bo już zostało coraz mniej. Także fame.mma.tv, chodźcie sobie, kupujcie. Lub na bilet, moi drodzy. A ja bym jeszcze chwilę to pociągnął. A ty, Norbert, miałeś taką sytuację, że musiałeś, że no nie wytrzymałeś, musiałeś kogoś uderzyć? Albo nie musiałeś, ale zrobiłeś to, bo stwierdziłeś, że ktoś nie będzie poszła rękę. Że tak rozmawiać na wizji. Czyli była taka sytuacja, ale nie. Nie, ja wiesz, nie jestem wybitnym fighterem, nie jestem wybitnym kozakiem i nie szukam takich sytuacji. To zależy mówienie bardzo o nich, od charakteru. Tam? Bardzo od charakteru. Mówienie o takich sytuacjach tylko może je wywoływać, więc ja za takie sytuacje podziękuję i mam nadzieję, że nie będą się wydarzać. A mi się wydaje, że na przykład takie osoby, które są na przykład tak bardzo cicho i w ogóle, to jak one się już tak wkurwią i wybuchną, to są gorsze od tych, co są normalnie tacy jakby wybuchowi, bo jak oni wybuchną, to oni już nie panują nad niczym. Ja nie miałem takiej sytuacji właśnie, że coś tam się działo, właśnie taka osoba wybuchła i kurwa, ona już nie wiedziała, co robiła. Wszystko brała do ręki, rzucała, no dramat po prostu, nie? Taki wiesz, no, pewien punkt. Bo co innego jest się odpalić i wiesz, co robisz po prostu, czyli kurwa, wiesz, co masz zrobić i tyle, nie? A tu nagle się dzieją jakieś kurwa rzeczy z kosmosu. Dlatego ty się profilaktycznie co jakiś czas odpalasz, żeby spuścić ciśnienie. Tak, jest okej. Żeby nie było, że nie ma co do stanu, gdzie nie wiesz, co robić. No. A co ty uważasz, Piotrek, o tym, co Michał powiedział? Bo ty nie stronisz od tego, żeby komuś listwę strzelić. Kurwa, teraz już inaczej, bo teraz już mam takie sytuacje, na przykład ja często potrafię się wkurwić na przykład na kogoś, wiesz, jadąc w aucie, jak to mi zajdzie drogę czy coś. I wysiadasz z samochodu? I miałem taką sytuację, że wysiadam do typa, nie? Ale nie chciałem go bić czy coś, tylko w wkurwieniu wysiadam, bo tam zajechał mi drogę, ja tam jeszcze przejechałem felgą po krawężniku, felga się obdarła. Wychodzę do niego, a goś, ja cię znam z internetu. A ja tak patrzyłem. To wróciłem się do auta i co miałem, kurwa, mówię, co powiedzieć. Bo to zapytasz już się, z której platformy miałeś, no. I wiesz, to jest takie już, teraz w tych czasach już nie ma czegoś takiego, że sobie pójdziesz i sobie komuś jeszcze każdy bezkarnie, w samochodzie, nie? Tak, bezkarnie listwę wypierdolisz, bo zaraz będziesz miał pozew, hopie, do zapłaty pieniążki. A po chuj mam komuś płacić, w ogóle sekundę. No a często innego. Są takie typy, że oni tylko czekają, czekają na to, żebyś doszedł. Tak, czekają, żebyś pierwszy zaatakował, oczywiście. I jak mówimy o czekaniu, oczywiście, to na linii czeka właśnie Dominik Zadora. No, doczekaliśmy się. Halo, halo. Witam, witam. Cześć, Dominik. Siemano. Siemanko, siemanko. Cześć, mamy, słuchaj, Cage'a. Na Cage'u tutaj jest z nami twój kolega, Michał Pasternak, no Vampir. Nie, nie jesteśmy. Będziecie... To nie jest mój kolega w żadnym wypadku. Będziecie ale się zgadzają. Będziecie się bić już niedługo. Ja chciałem zapytać ciebie, co się stało z tą formułą między wami, bo ty tam się do tego odnosiłeś, że miało być Muay Thai, coś się pozmieniało, że jest boks. Znaczy wiesz co, no generalnie było tak, że najpierw ten Vampira sam powiedział, że chciał się bić w Muay Thai, podali nawet kategorię wagową 93 kg, na co ja się oczywiście zgodziłem, bo ja mówiłem od samego początku,
że nie boję się walki, że walczę z miłą chęcią, wyjdę z nim do oktagonu i tak dalej, i tak dalej. Ja nie robiłem tu żadnych problemów. Co było proponowane, to brałem. Ja powiedziałem, że w MMA jest to walka bezsensowna, bo Michał, no nie oszukujmy się, jest lepszym zawodnikiem, robi to długo, jest czarnym pasem brazylijskiego jiu-jitsu. Ja mam śruby w plecach, więc ja to MMA tak naprawdę zrobiłem, bo chciałem zrobić sobie debiut, a ta walka tylko pokazała, że po prostu ja się do tego MMA na dzień dzisiejszy z moim zdrowiem nie nadaje. No i generalnie no to Muay Thai to była taka fajna formuła, no bo Michał jak najbardziej zawodnikiem MMA, ma stójkę, bije łokciami, tak, jest clinch. Bo Muay Thai jest też dużo zbliżone do, jeżeli chodzi o, o stójkę, też do MMA, no bo w MMA mają clinch, tak, łapią się w clinch, są łokcie, są kolana, gdzie Michał wykorzystuje to bardzo często w swoich walkach. I też na to przystałem. No ale później, kiedy podpisałem kontrakt, kilka godzin później dostałem telefon, że jednak nie, że walka w boksie i że jak nie wezmę walki w boksie, to oni w ogóle nie biorą, nie decydują się na walkę. No i generalnie później gdzieś tam zaczęło wychodzić, że niby gdzieś tam noga bolała na treningu, że coś i tak dalej, że Michał się obawia, że będzie kontuzja i tak dalej, i tak dalej. No i zostało na boksie, no. Ale to jak to w końcu jest? Uważasz, że... bo ty powiedziałeś coś takiego, że oni się obsrali walki. Wy... No w pewien sposób na pewno tak, no bo skoro nie obstaliby się walki, no to by ją wziął w Muay Thai. A jeżeli uważa, że boli go noga i sam przed chwilą powiedział was na cage'u, że ja dobrze kopię i tak dalej, czyli ma jakieś obawy, no to sam się do tego przyznał, prawda? Chłopaki gadają, ja przeproszę, skoczę do toalety. Mhm. Kiedy mogę zacząć mówić? No to pierwsza rzecz jest taka, że to nie my wyszliśmy z propozycją formuły, bo jakbyśmy wychodzili z propozycją formuły, to zapewne byśmy wychodzili z propozycją MMA. I chciałbym dokończyć. Była propozycja K1 i była propozycja wagi poniżej 93 kilo. Trener na to się nie zgodził. Z tego, co ja mam informacje, bo nie ja to negocjowałem. I trener po prostu chciał, żeby zrobić ten tajski. Jeszcze tam chciał, żeby były uderzenia z głowy i tak dalej. W porządku, zaakceptowaliśmy to. Tu masz rację. Tylko gdy przyjechałem na trening, to zobaczył, że naprawdę mam kontuzję i ona jest na tyle poważna, że gdybym wyszedł do tej walki, to pewnie bym ją przewalczył, tylko później by było tak, że mógłbym się leczyć przez 2 lata. Więc powiedział, że nie ma możliwości, że weźmie za to odpowiedzialność, dlatego to przełożył na boks. Ja rozumiem, że możesz być niezadowolony, ale zauważ też z drugiej strony. Poczekaj, ale daj mi dokończyć. Ja rozumiem, że ty nie chcesz walczyć w MMA. Masz kontuzję, miałeś chore plecy i tak dalej. No to ty teraz musisz zrozumieć to, że jednak ten tajski dla mnie by był bardzo dużym wyzwaniem, nie tyle sportowym, na pewno sportowym, co jeszcze takim, że mógłbym rozwalić kolano i przez najbliższe 2 lata bym nie walczył, czy przez najbliższy rok bym dochodził do siebie. Następna kwestia jest taka, że ja uważam, że tobie jest bliżej do tego boksu, bo robisz to całe życie, łączysz kopnięcia z uderzeniami i tak dalej. Ja zawsze łączyłem boks tylko po to, żeby kogoś przewrócić, skontrolować i tego typu rzeczy. Więc jeśli mam być szczery, to nie uważam, że to jest tak mega na równi, ale w porządku. Bierzemy w boksie, bijemy się w boksie. Tylko Michał, pamiętaj jedną najważniejszą rzecz. Dajesz. Że ty walczysz, ty na co dzień ważysz 100 kilo. 97. Ja ważę, no to prawie 100 kilo, no kurwa. 97 no. Zaokrąglając do 100 to jest... Dobra, w porządku. No, a ja na co dzień ważę 84 kilo. No. Więc mamy przewagę ilu kilogramów? Dlatego walczymy w boksie. No dlatego i sprawa jest rozwiązana. Ale, znaczy, generalnie bardzo ale dziwi... powiem ci, że ja chciałem zawalczyć w tajskim, bo wiedziałem, że to będzie bardziej efektowna walka i kurwa lepiej by się ją oglądało. No tylko, że mój stan zdrowia na tą chwilę nie pozwala na to, żebym z tobą zawalczył w K1, bo wiem, żebyś mi rozwalił nogę. Poczekajcie, chłopaki, bo mnie generalnie bardzo dziwi... Zawsze możemy się umówić, Dominiku, poczekaj chwilkę. Bo mnie bardzo dziwi, że wy teraz tak spokojnie ze sobą rozmawiacie, a na przykład ty w wywiadzie, Pasta, nazwałeś
Dominika idiotą pełną gębą, śmietnikiem. No właśnie, ja tu chciałem, i że z tygodnia na tydzień tak widać u was, że coraz bardziej no się dawaj, nie lubicie. Wyprzedziłeś moje pytanie. Właśnie ja chciałem się zapytać, skąd ta nagła zmiana u wampira, że on ma taki teraz spokojny ton, nie wyzywa, nie obraża, można z nim wymieniać normalnie zdania. Skąd się taka nagła zmiana zrobiła? Uważasz, że jak ja zadzwoniłem i przywitałeś mnie, żebym zamknął pizdę, to jak miałem z tobą rozmawiać? To jest pierwsza rzecz. Na takiej stopie żeśmy rozmawiali. No wtedy tak to wyglądało, że ty do mnie się tak odzywałeś, a ja ci nie będę pozostawał dłużej. No dobra, pamiętaj, że to działa z dwie strony. Ja ci to tłumaczyłem już, że skoro wy, jako akademia, już, ale już to się nie będę... Słuchaj, Dominik, ja nie poruszam tego, że wy jako Artnox rozmawiajmy. Ale dobrze, ale mówię ogólnie, mówię ogólnie o naszym konflikcie, bo to nie tylko my mamy konflikt, ale chodzi ogólnie, że jeżeli wy kogoś atakujecie, to musicie być nastawieni na to, że ktoś wam to skontruje. Nie może być tak, że wy wszystkich dookoła będziecie obrażali. Czyli ja zaatakowałem ciebie jako pierwszy? Nie zrozumiałeś mojego żartu. Bo na początku tak, faktycznie, to był żart, tylko ty tego nie przetrawiłeś i tłumaczysz mnie po raz kolejny. A później powiedziałeś, że dawaj walkę i tak dalej, więc ja ci powiedziałem, chcesz, nie ma problemu, możemy walczyć. I mamy teraz w końcu po jakimś czasie doszliśmy do konsensusu i za 3 tygodnie będziemy się napierdalać. Tak, będziemy się napierdalać i tyle. No. Jest fajne. Czy cieszę się, że będziesz miał ze mną walkę? Ty się cieszysz, czy ja mam? Cieszę się. Ja się zajebiście cieszę. Ja też się cieszę. Mega zdziwiony jestem waszym podejściem, że jest spokój, ale mam nadzieję, że na face to face będzie podkręcony. Ja też jestem w ten sposób grzeczny, bo mam dziecko za ścianą, wiesz, nie chcę przeklinać, żeby to było tak, wiesz, żeby moja córka nie słyszała tych brzydkich słów, które na co dzień się wypowiada na dykejczach. Ja bym cię, Dominiko, jeszcze jedną rzecz zapytał, bo Michał powiedział coś takiego, że jeżeli ty go uderzysz albo coś, to do tej walki nie dojdzie i że on skończy twoją karierę freaka, tak? Coś takiego. Że zakończy jego freak fight. Tak. Wiesz co, powiem ci tak. Po pierwsze, ja nie jestem nigdy takim zawodnikiem, który na face to face kogokolwiek pchnął, kogokolwiek obrył. To bardziej chodziło obraził, o sytuację gdzieś tam backstage'ową bardziej. Wiesz co, nie, doskonale wiemy, tak jak już Basterak powiedział tam u was na tym cage'u, że obydwoje na tej walce mamy przede wszystkim zarobić pieniądze, bo my tam przyszliśmy po to, żeby się bić, ale żeby też zarabiać pieniądze. Mamy rodziny do utrzymania i tak dalej, byłoby po prostu idiotyzmem zrobić to poza klatką. Lepiej zrobić to w klatce i zarobić na te pieniądze. No to chyba się tutaj wszyscy zgodzimy, prawda? No dobra. Ja tu mam te cytaty. Jesteś dbanem, tak, śmietnikiem, idiota, gimnazja. Idiota pełną gębą. Dwóch w ogóle... Dobra, no, ale poczekaj, bo teraz przedstawiasz tylko i wyłącznie moje cytaty, a z jego strony w stosunku do mnie nie było żadnych obrażeń. Tak, to jest ten pierwszy, który miałem pod ręką akurat. Ale dlaczego tak przedstawiasz? Dobra, ale oboje tak rozmawialiście. Oboje tak mówiliście. Poczekaj, bo tu zrobiłeś tak, że to ja go wyzywałem. Nie, będzie, że oboje tak gadaliście ze sobą. Chociażby zamknij pizdę, zaczął rozmowę z tobą. Ty więcej razy o mnie wspominałeś w wywiadach niż o tobie. To ty ciągle, kurwa, o mnie gadałeś, ty ciągle mi ubliżałeś. Ja ci tylko odpowiadałem na twoje zaczepki, nic więcej. Ja nigdy nie ruszyłem pierwszy z twoim tematem. To ty wiesz, że się, kurwa, odpalałeś w moim kierunku, dlatego chłopaki teraz cytują ciągle twoje cytaty. Czego nie rozumiesz? Znowu, czego nie rozumiesz? Czego, no, kurwa, jak trochę ja galan. No, trochę ja galan. Słuchaj, ja już powiedziałem, że to nie ja ciebie zaczepiłem, tylko ty. Później mówisz, że to był żar w stosunku do mojej osoby, tak? Dobrze, ale ja tam na końcu nie widziałem żadnych uśmiechów, ani napisów. Tylko ty uderzyłeś w kierunku mojego menadżera. I tak samo jak ty bronisz swojego trenera, ja bronię swoich ludzi. Dobra, tak to mini, ale słuchaj teraz tego. A jakby ktoś do ciebie zadzwonił, mówisz, że masz dziecko za ścianą i zaczął rozmowę z tobą, no i co, kurwa, to by było w porządku? Jeszcze raz. Jakby teraz do ciebie zadzwonił mój trener i pierwsze, co by zrobił, to zacząłby wulgaryzmami, to uważasz, że to by było w porządku? No, ale a była tak? Była taka sytuacja? Była taka sytuacja. Była taka sytuacja. Ja tego nie wiem, znam to tylko z twojej strony. Ja uważam, ja słyszałem co innego. No to co, albo, poczekaj, albo mi uwierzysz na słowo, albo nie. No, no niestety, no, nie jesteś osobą, osobą wiarygodną i której miałbym cokolwiek, żeby ci zaufać i żeby ci w to uwierzyć. Okej. Ja myślę, że chłopaki będziecie mieli jeszcze okazję porozmawiać na jakimś programie i wszystko powyjaśnić. Wiesz mi tylko jedno, ty jesteś taki mocny w wywiadach i tak dalej, to dlaczego nie przyjedziesz, nie umówisz się za Arturem na spotkanie, dlaczego sobie nie wyjaśnicie tak jak faceci w cztery oczy?
Ale po co ja mam się z nim umawiać? Ale słuchaj, widujecie się kurwa na galach. Co to co ja mam do niego podejść i mu podać? No, a dlaczego nie? Ale to a co nie masz jaj, żeby do niego podejść i wytłumaczyć, kurwa, jesteś facetem czy kurwa ci babą? Ale to dlaczego ja mam do niego podchodzić, a nie on do mnie? No bo to ty masz do niego problem. On cię dawno olał, kurwa, ty ciągle o nim wspominasz. To dlaczego, kurwa, nie podejdziesz do niego na gali razem ze swoim trenerem, jak macie jakiś kurwa koni, nie wyjedziecie z tego, kurwa, jak facety. Tylko jak baby, kurwa, czeku w przedszkolu chodzicie i się omijacie. Ty, ale czemu, ja nie, ty, poczekaj, bo ja nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego ja mam do niego podchodzić, jak to on pierwszy do mnie miał jakiś problem? Nie ja do niego. Nie, on po prostu skomentował twoją walkę, dlaczego przyjechał. Nie, on po prostu podał mi rękę, a później zaczął mnie disować w internecie. To, słuchaj, to też mówisz o tym, to powiedz o tym, jak było, a nie mówisz tylko o tym, jaki on jest dobry, a ja jak do niego się przyczepiłem. Następna sprawa, ja mówię tylko w momencie, kiedy ktoś pyta mnie o niego, bo na tym polegają wywiady. Ktoś mi zadaje pytanie, to ja odpowiadam. To słuchaj, to mógłbyś powiedzieć równocześnie, słuchaj, nie chcę odpowiadać na ten wywiad, mam to do załatwienia z Arturem między sobą i nie będę tego wyciągał na światło dzienne. Po temacie. Ja no. Myślę, chłopaki, poczekaj, że poczekaj, jeszcze jedna rzecz. A ty wtedy dostajesz zielone światło i ty, Artur, taki sraki owaki. Dobra. Ale jak ja powiedziałem o Arturze, że mogę z nim walczyć w klatce, to zrobiła się z tego wielka afera, wszyscy... Ale to tak jak poczekaj, ja bym powiedział, że ja mogę z Mułańskim się bić. Ale poczekaj, daj mi dokończyć. Ostatnio administrator jakiejś strony pytał o potencjalnych przeciwników dla Artura i on podał moje nazwisko. To jak to skomentujesz? Tam było kilka osób, które były. No ale bolane. Podał też to moje, nie? To był jakiś randomowy typ i to było, wiesz, pamiętaj, że wszystko, co jest pisane, nie jest do końca zawsze na serio, wiesz? Ludzie ale żartują, bo ja rozmawiałem kiedyś z administratorem tej strony i no. Jak ja mu podawałem nazwiska, to był natarczywy. Pytał o nie 7 razy, potwierdzenie. Randomowy gość, gdzie Artur rzuca grafikę na stronę Artnoxu, a później do siebie. To wszystkimi randomowymi tak robi? No słuchaj, wrzuca ludziom, ludzie odpowiadali. No słuchaj, to jest tak samo jak wrzucasz zdjęcie i mówisz, z kim chcielibyście mnie zobaczyć w następnej walce i ludzie tam kudle piszą. To jest to samo. No ale on powiedział moje nazwisko w kontekście takim, że to by była ze mną walka dobra albo coś w tym stylu. Dobrze, a masz to potwierdzone, że to on powiedział to nazwisko? Przez tego, czy pytałem administratora tej strony. Administrator potwierdził to przy Arturze? Musisz zapytać administratora. No, tak. Ciężko go określić, ale wszyscy kłamią, Artur, i ty masz rację. Dominiku, Michale, tak, wrócicie do tego, będziecie mieć jeszcze program. Myślę, że na programie to wszystko po prostu rozwiąże. Żeby się coś działo, to się zaczyna dziać, a wy chcecie kończyć, kurwa. No, żeby zostawić z niedosytem, to się nazywa cliffhanger bardzo ładnie. I wy ja nie mówię dużo, po angielsku, po dużo wątków, to znaczy. Te, zawiesz, jak można to ładnie przetłumaczyć? Podtrzymanie nad przepaścią. Cliff, zawieszenie, dobra. Dziękujemy, Dominik, w takim razie miwego wieczoru. Ej, dzięki. Mogę... No? A to no czekaj, tylko ja powiem jeszcze, że walkę Michała i Dominika możecie zobaczyć już na nadchodzącej gali Fame Reborn 9 grudnia w Łódź. I będzie to zajebista walka, także oglądajcie dokładnie, kupujcie bilety na Fame MMA TV. Zostało już naprawdę niewiele, więc zapraszamy do zostało biletów. Też niewiele tego programu, także Piotrek, dawaj. Ej, mogę już zrobić zbliżenie na to? To jest ten Tomek. Co kurwa gada ja o rzeczy? Ja to, a po co tylko pokaż, czy tam nie ma jakiegoś ziomusza. On sobie robi, on ma rodzinę pracę, może wiesz, kurde, niekoniecznie chce pokazywać swój wizerunek. Nie, no Olek, nie pokazuj, nie wolno. Ja, czemu? A on się zgodził, żeby pokazać jego wizerunek? Nie. Tak, dostałem informację od jego pracodawcy, Bandury. Pokaż. Nie pokazuj, nie pokazuj. Nie, no, ale nie pokaż. No patrz. No to wrzuć do siebie na Insta po prostu, co, zrób promocję. Szeli estetii. I wyprzedzasz? Promocja, tak. Weź, kurwa. I wyprzedzasz? A ty byś poszedł, nie? Bo ty lubisz. Nie. Ja pierdolę. Rozważyłbym, jakby zaczął tak do mnie mówić. Nie. Ale to wiesz, no do ciebie tam. Nie, no Tomek chce być sławny, dlatego to wszystko jest przecież. Moi drodzy, fotka Tomka na Szeli estetii. Instagram na prywatnej koniecznie. Szeli oficjalnie. Czekajcie tam na prywatnym, bo będę... Dobrze, a my co? Dziękujemy wam bardzo serdecznie za już? Tego Cage'a. Tak, kurwa, nie, jak fajnie było. Ale zleciało. Właśnie szybko, mieliśmy szybko, wartko, wszystkie tematy takie z grubsza. Bardzo wam dziękujemy, fajne połączenia między ja wami. Ja bym jeszcze zadzwonił do Natala.
Nie. Nie. Może już nie. Może już nie, ale ja myślę, że na konferencji podejdzie do mikrofonu. Chcesz, do domu dojechał, kurwiony, będzie tam dociskał. Ja bym wolał, żeby on na konferencji podszedł do mikrofonu, żebyście na żywo mogli porozmawiać. No to chętnie. To by było fajne. Dziękuję. Fajne połączenia między wami, chłopaki w ogóle. Diz tutaj, Shelly, ja liczę na wspólnego streama na Twitchu, żebyście vlogga zobaczyli. Jeszcze więcej waszych sparingów. Ale kurwa, Twitch zadaniowych. Tak, Michał Robertem, fajne też filozoficzne. Czasami tam pierdolą głupoty. No, ja nie jestem dobrym filozofem. To po prostu, ale z Norbertem jak lecisz bardzo czat tutaj i widzisz jakieś rzeczy, no, to po prostu wahasz to ręką i se grasz dalej i masz wyjebane. Dokładnie. Tyle. A jeżeli wy chcielibyście zobaczyć panów w Oktagonie, no to przypominamy oczywiście Fame Ma TV bilety. Musiałaby strasznie chujowo myślałem, że my kurwa nie, was to w lidze możecie. Was to na Twitchu, a jeśli ktoś chce was zobaczyć na żywo w Oktagonie, to Fame zapraszamy do kupowania bilecików na pewno, kurwa. Dokładnie. Będzie co ogląda. Chyba, że chcecie zobaczyć mnie na YouTubie, nie? To też zapraszam. Kurwa, te mi odpadają. I na koniec jeszcze sponsorzy dzisiejszego Cage'a, czyli BetClick, który jest oficjalnym sponsorem gali Family Barn, który jako jedyny oferuje zakłady na te gale. Pobierz teraz aplikację BetClick na betclick.pl i załóż konto z kodem Fame, z którym możesz liczyć na zwrot stawki aż do 200 zł w formie freebetu. Dodatkowo Kidro, WKG, GSFD, GBS z kodem Fame 25, 25% zniżki na cały asortyment na GBS.pl, HotPay, Pitbull, partnerzy to Pyszna Fabryka, Stormcloud, Ubezpieczenia Grodzkie, MML i patronami medialnymi był Fakt, Radio SK i SK Rock. Jeszcze na mnie tutaj. No. Zapraszam serdecznie, Twitch TV, Shelly oficjalnie. Tak, Shelly oficjalny, Instagram, musisz tam Tomek. Tam. To ja się zareklamuję, jak lubicie kupować gówno z Chin w internecie, zapraszam. Mam kanał o gadżetach na YouTubie, bardzo lubię gadżety, gadżety są super. Jak ktoś chce burgera, to było pasty, bo tam nie, coś tak. Ktoś chce zakupić koszulkę bezsklep.pl i pamiętajcie, oglądajcie nasz content EBEB. To my, ja nie będę nic reklamował, ja ci podziękuję, ja też bardzo dziękuję, dobrze mi się to prowadziło. Pierwszy raz, ale dobrze mi się działało. Fajnie. To ty trzymałeś, fajnie, że tak powiem, ale pałeczkę, wiesz, dlaczego ty się nadajesz? No. Bo ty całe życie, kurwa, robiłeś tam z tyłu i to wszystko wiesz, a teraz tak tu sobie siedzisz jak paniusia, kurwa, taka. Trochę tak, trochę tak, jednakże zobaczymy, jak to będzie na face to face. Serduszka dla Ulfika. Serduszka dla Ulfika na czacie, dziękujemy za uwagę, trzymajcie się. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, pa, pa. Super, dziękuję. Coming daily under pressure, working on the plot and the scheme. The true side trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one, yeah. It's one off, one shot. Now the future is yours. Go. Pitbull, new winter collection. Ale mnie pani przyciągnęła. Poprosiłbym jakąś przetreningóweczkę. Najlepsza przetreningówka Fame. Ile kosztuje? 109,99. Pani kochana, z kocikiem Fame 10? No co tam, halo? Dzwoni kurier z paką. Dziękuję bardzo. Na pewno wrócę. Także do zobaczenia. Do zobaczenia. Amunicja? Co on teraz zrobi? To jest magazynek! Niesamowite! Dodatkowy magazynek zadecydował o wyniku tego meczu. Nasz zwycięzca otrzymuje skrzynię z niesamowitymi skinami od K-Drop. Ale to nie koniec. Dla wszystkich widzów również mamy coś specjalnego. 2,50 na start oraz 10% bonusu do depozytu z powyższym kodem promocyjnym.
Dlaczego dziś znów łapa drży? Za dużo kofeiny masz we krwi. Na szczęście jest to nowy dzik. Ten sam smak, a kofeiny brak. Kofeiny brak. Kofeiny brak. Ten sam smak, kofeiny brak. Odwiedź zaadoptuj.pl. Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach. Nie możesz adoptować zwierzęcia? Sprawdź aktualnie przeprowadzane zbiórki. Zaadoptuj.pl. Trzeba dla naszej zawodniczki. Wiecie, Anser i Sony, proszę!